Rozdział 34 Jakkolwiek Tatarzy, a zwłaszcza Dobrudzcy, umieli zbrojnym mężom w polu piersią do piersi stawać, przecie najmilszą dla nich wojną był mord bezbronnych, branie niewiast i chłopów w jasy, a przede wszystkim grabież. Wielce też przykrzyła się droga owemu czambulikowi, który prowadził kmicic pod żelazną, bowiem jego ręką dzicy wojownicy musieli w baranków się zmienić, trzymać noże w pochwach, a zgaszone hubki i zwinięte łyka w biesagach. Z początku szemrali. Około Tarnopolu kilkunastu umyślnie pozostało w tyle, aby puścić czerwone ptaki w Chmielewsku i poswawolić z młodyciami. Lecz pan Kmicic, który już się ku temu Tomaszowowi posunął, wrócił na pierwszy odblask pożogi i kazał winnym wywieszać się wzajemnie. A tak już był opanował akbach ułana, że ten nie tylko oporu nie stawiał, ale przynaglał skazanych, aby prędzej się wieszali, gdyż inaczej bagadyr będzie się gniewał. Odtąd barankowie szli spokojnie, zbijając się w najciaśniejsze kupy po wsiach i miasteczkach, aby na którego podejrzenie nie padło. I egzekucja, choć ją tak srodze przeprowadził kmicic, nie wzbudziła nawet przeciw niemu niechęci ani nienawiści. Taki już bowiem miał szczęście u zabijaka, że zawsze podwładni tyle właśnie czuli dla miłości, ile i strachu. Prawda, że pan Andrzej nie dał im i krzywdy uczynić. Kraj był srodze przez niedawny napad Chmielnickiego i Szeremeta spustoszony, więc o żywność i pasze, jako na przednówku, było trudno, a mimo tego wszystkiego musiało być na czas i w bród, a w Klinicach, gdy mieszkańcy opór stawili i nie chcieli żadnej spyży dostarczyć, Kazał ich kilku panandrzej Andrzej siec batoszkami, pod starościego zaś uderzeniem obuszka rozciągnął. Ujęło to niezmiernie ordyńców, którzy słuchając z lubością wrzasków bitych kryniczan mówili pomiędzy sobą — Ej, soku nasz, kmitach, nie da swoim barankom krzywdy uczynić. Dość, że nie tylko nie pochudli, ale spaśli się jeszcze ludzie i konie. Stary ułan, któremu brzucha przybyło, Spoglądał z coraz większym podziwem na junaka i językiem mlaskał. Gdyby mi syna lacha dał, chciałbym mieć takiego. Nie marłbym na starość z głodu w ułusie, powtarzał. Kmici zaś od czasu do czasu uderzał go pięścią w brzuch i mówił. Słuchaj wieprzu, jeśli ci Szwedzi kałduna nie rozetną, to wszystkie spiżarnie w niego schowasz. A gdzie tu Szwedzi? Łyka nam pogniją, łuki popruchnieją, odpowiedział ułan któremu tęskno było za wojną. Jakoż istotnie jechali naprzód takim krajem, do którego noga szwedzka dojść nie zdołała, dalej zaś takim, w którym były swego czasu prezydia, ale już je konfederacja wyparła. Spotykali natomiast wszędzie mniejsze i większe kupy szlachty, ciągnące zbrojno w rozmaite strony, i niemniejsze kupy chłopstwa, które nieraz zastępowały im groźnie drogę. A którym często trudno było wytłumaczyć, że mają do czynienia z przyjaciółmi i sługami króla polskiego. Doszli wreszcie do zamościa. Zdumieli się Tatarzy na widok tej potężnej fortecy, a cóż dopiero, gdy im powiedziano, że niedawno jeszcze wstrzymała ona całą potęgę Chmielnickiego? Pan Jan Zamojski, ordynat, pozwolił im, na znak wielkiej przychylności i łaski, wejść do miasta. Wpuszczono ich bramą szczebrzeszyńską, albo inaczej ceglaną, gdyż dwie inne były z kamienia. Sam Kmicic nie spodziewał się ujrzeć nic podobnego i nie mógł wyjść z podziwu na widok ulic szerokich, włoską modą pod linię, równo budowanych, na widok wspaniałej kolegiaty i burs akademickich, zamku, murów, potężnych działów i wszelkiego rodzaju opatrzenia. Jako mały, który z magnatów mógł się porównać z wnukiem wielkiego kanclerza. Tak mało która forteca z zamościem. Lecz największy zachwyt ogarnął ordyńców, gdy ujrzeli ormiańską część miasta. Nozdrza ich chciwie wciągały woń safianu, którego wielkie fabryki prowadzili przemyślni przybysze z kaffy, a oczy śmiały im się do bakali, wschodnich kobierców, pasów, sadzonych szabel, kindżałów, łuków, lamp tureckich i wszelkiego rodzaju kosztowności. Sam pan Cześnik koronny wielce przypadł do serca Kmicicowi. Było to prawdziwe królewiątko w swoim zamościu. Człek w sile wieku, wielce przystojny, chociaż nieco herlawy, gdyż w leciech pierwszej młodości nie dość upały natury hamował. Zawsze jednak lubił płeć białą, a zdrowie jego nie do tyla było nadwątlone, aby wesołość znikła mu z oblicza. Dotychczas nie ożenił się, a jakkolwiek najznamienitsze domy w Rzeczypospolitej otwierały mu szeroko podwoje, utrzymywał, że nie może dość gładkiej dziewki w nich znaleźć. Znalazł ją później nieco w osobie młodej panienki francuskiej, która lubo w innym zakochana, oddała mu bez wahania dla jego bogactw swą rękę, nie przewidując, że ów pierwszy wzgardzony ozdobi kiedyś koroną królewską swoją i jej głowę. Pan zamościa nie odznaczał się bystrym dowcipem, jeno go miał tyle, co na własną potrzebę. O godności i urzędy nie zabiegał, chociaż same szły ku niemu. A gdy przyjaciele strofowali go, iż mu przyrodzonej ambicji braknie, odpowiadał: Nieprawda, że mi jej braknie, jeno mam więcej od tych, którzy się kłaniają. Po co mi dworskie progi wycierać? W zamościu nie tylko ja, Jan Zamojski, ale i sobie pan Zamojski. Zwano go też powszechnie sobie panem, z którego przezwiska wielce był kontent. Rad też udawał prostaka, chociaż wychowanie odebrał wykwintne i młodość na podróżach po cudzych krajach spędził. Sam powiadał się z zwyczajnym szlachcicem i dużo o mierności swego staniku mawiał, może dlatego, by mu inni zaprzeczali, a może, by mierność do wcipu była niespostrzeżona. Zresztą był to człowiek zacny i lepszy syn Rzeczypospolitej od wielu innych a jako on przypadł do serca kmicicowi, taki kmicic jemu, przeto też go na pokoje zamkowe zaprosił i gościł, bo i to lubił, by jego gościnność chwalono. Pan Andrzej poznał w zamku wiele znamienitych osób, przede wszystkim zaś księżnę Gryzeldę Wiśniowiecką, siostrę pana Zamojskiego, a wdowę po wielkim Jeremim, po panu swego czasu w Rzeczypospolitej prawie największym, który jednakowoż całą niezbierną fortunę w czasie inkursji kozackiej był utracił, tak iż księżna siedziała w Zamościu na łasce u brata Jana. Lecz była to pani tak pełna wspaniałości, majestatu i cnoty, iż pierwszy pan Jan prochy przed nią zdmuchiwał, a przy tym bał się jej jak ognia. Nie było też wypadku, żeby woli jej zadość nie uczynił lub żeby się jej w ważniejszych wypadkach nie radził. Powiadali nawet dworscy, że księżna pani rządzi za mościem, armią, skarbami i panem bratem starostą, lecz ona nie chciała korzystać ze swej przewagi. Całą duszą oddana boleści po mężu i wychowaniu syna. Synów właśnie był niedawno z dworu wiedeńskiego na krótki czas do kraju powrócił i bawił przy niej. Był to młodzieńczyk w wiośnie lat. Lecz na próżno pan Kmicic szukał w nim tych znamion, które syn Wielkiego Jeremiego nosić w obliczu powinien. Postać młodego książątka była pełna wdzięku. Twarz duża, nalana, oczy wypukłe, patrzyły nieśmiało. Usta miał grube, wilgotne, jak u ludzi skłonnych do uciech stołu. Olbrzymie i czarne, jak skrzydło kruka włosy, spadały mu aż na ramiona. Wziął też po ojcu tylko owe krucze włosy i smagłość cery. Ci, którzy byli mu bliżsi, upewniali jednak pana Kmicica, że młody książę ma duszę szlachetną, pojęcie niepospolite i znakomitą pamięć, dzięki której prawie wszystkimi językami rozmówić się może i że tylko pewna ociężałość ciała i ducha oraz przyrodzone łakomstwo w jedzeniu stanowią wady tego niepospolitego skądinąd panięcia. Jakoż wdawszy się w nim w rozmowę, przekonał się pan Andrzej, że książę nie tylko ma pojętny dowcip, i trafny są to wszystkim, ale i dar jednania sobie ludzi. Kmicic pokochał go po pierwszej rozmowie tym uczuciem, w którym jest najwięcej litości. Uczuł, że dałby wiele, by temu sierocie wrócić świetny los, jaki mu się prawem z urodzenia należał. Lecz przekonał się także przy pierwszym obiedzie, iż prawdą było, co mówiono o łakomstwie Michała. Młody książę zdawał się nie myśleć o niczym więcej, tylko o jedzeniu. Wypukłe jego oczy śledziły niespokojnie każdą potrawę, a gdy mu przynoszono półmisek, nabierał ogromne kupy na talerz i jadł chciwie, z mlaskaniem wargami, jak tylko łakomcy jadają. Marmurowa twarz księżnej przeoblekła się na ów widok jeszcze większym smutkiem. Kmicicowi zaś stało się nieswojo tak dalece, że odwrócił oczy i spojrzał na pana, sobie pana Zamojskiego. Lecz pan starosta Kałuski nie patrzył ani na księcia Michała, ani na swego gościa. Pan Kmicic poszedł za jego wzrokiem i poza ramieniem księżnej Gryzeldy ujrzał prawdziwie cudne zjawisko, którego nie zauważył dotąd. Była to malutka główka dziewczęca, biała jak mleko, kraśna jak róża, wdzięczna jak obrazek. Drobniuchne, same przez się wijące się loczki zdobiły jej czoło, bystre oczka strzygły ku oficerom siedzącym wedle pana starosty, nie pomijając jego samego. Wreszcie zatrzymały się na panu Kmicicu i patrzyły nań z uporem tak pełnym zalotności, jakby mu chciały w głąb serca zajrzeć. Lecz Kmicic niełatwo się konfundował, więc ją zaraz patrzeć w te oczka zgoła zuchwałe, a następnie trącił w bok siedzącego wedle pana Szurskiego, porucznika nadwornej pancernej chorągwi ordynackiej, i spytał półgłosem: A co to za firka ogoniasta? No. Mości panie! rzekł ostro pan Szurski. Nie mów lekce, kiedy nie wiesz, o kim mówisz. Nie żadna to firka, jeno pani Anna Boże Bożobochata Krasieńska, a wać pan inaczej jej nie zwi, jeśli nie chcesz swojej grubianitati zżałować. A z pan chyba nie wiesz, że firka to taki ptak i bardzo wdzięczny, dlatego żadnego też w tym przezwisku kontemptu nie masz, odparł śmiejąc się Kmicic. Ale miarkując, z waszmościnej cholery srodze musisz być zakochany. A kto tu nie zakochany? mruknął opryskliwie Szurski. Sam pan starosta ledwie oczu nie wypatrzy, i jako na szydle siedzi. E? Widzę to, widzę. Co tam, waćpan, widzisz? On, ja, Grabowski, Stołągiewicz, Konojacki, Rubecki z Dragoni, pieczynga, wszystkich pogrążyła. I z waćpanem stanie się to samo, jeżeli tu długo posiedzisz. Jej dwudziestu czterech godzin dosyć. — Ej, panie bracie, nie dałaby im we dwadzieścia cztery miesiące rady. — Jakże to? — pytał z oburzeniem pan Szurski. — To waść ze Spiżu, czy co? — Nie, jeno, gdy kto wać panu ostatniego talara z kieszeni ukradnie, to się już nie potrzebujesz brać złodzieja. — chyba, że tak — odrzekł Szurski. Pan kmicicic zaś sposępniał nagle bo mu własne zgryzoty na myśl przyszły i nie zważał więcej, że czarne oczka coraz to uporczywiej w jego patrzyły, jak gdyby pytając, jak się nazywasz i skąd się wziąłeś, młody rycerzu. A Szurski mruczał, wierci, wierci, wierciła taki we mnie, póki do serca nie dowierciła. Teraz ani dba. Kmicic otrząsnął się z zamyślenia. Czemu się który z was nie żenił, kaduka? Bo jeden drugiemu przeszkadza ba to dziewka gotowa osiość na koszu choć co prawda jeszcze w tej gruszce białe ziarnka być muszą na to szurski wytrzeszczył oczy i pochyliwszy się do łukach kmicica rzekł wielce tajemniczo mówią że dwadzieścia pięć lat jak boga kocham jeszcze przed inkursją hultajską była u księżnej gryzeldy dziw nad dziwy nie dałbym jej ponad szesnaście niechby osiemnaście najwyżej Tymczasem licho, domyśliło się widocznie, że o nim mowa, boczki jarzące nakryło powiekami i jeno boczkiem trochę strzelało ku Kmicicowi, pytając ciągle, ktoś jest taki urodziwy, skąd się wziąłeś? A on mimowoli począł pokręcać wąsa. Po obiedzie wziął go pod ramię pan starosta Kałuski, który z uwagi na dworne maniery Kmicica traktował go jak niepowszedniego gościa. Panie Babinicz, rzekł. Wszakże waszmość mówiłeś mi, żeś z Litwy. Tak jest, panie starosto, powiedz, że mi, zali nie znasz na Litwie, podbipiętów? Znać nie znam, bo też już ich na świecie nie masz, przynajmniej tych, którzy się zerwi kapturem pieczętowali. Ostatni pod zbarażem poległ, był to największy rycerz, jakiego Litwa wydała. Kto u nas o podbipiętach nie wie? Słyszałem i ja o tym. Ale owo dlaczego pytam? Jest na respekcie u siostry mojej jedna panna, która się Bożobohata Krasieńska nazywa. Ród zacny. Była ona narzeczoną tego podbipięty, który zabit pod zwarażem. Sierota to bez, ma bez matki i ojca. A chociaż siostra księżna wielce ją miłuje, przecie ja, przyrodzonym opiekunem siostry będąc, tym samym mam i one dziewczynę w opiece. Miłaż to opieka? wtrącił Kmicic. Pan starosta kałuski uśmiechnął się, mrugnął oczyma i mlasnął językiem. — Co? Marcepanik, co? Lecz wnet spostrzegł, iż się zdradza, przybrał twarz poważną. — Zdraj, co? — rzekł pół żartem, a pół serio. — Chciałeś mnie na hak przywieźć. Ledwie się nie wygadał. — A Z czym? — pyta pan Kmicic, patrząc mu bystro w oczy — tu sobie pan ostatecznie zmiarkował, że lotnością dowcipu gościowi nie sprosta i zaraz rzecz obrócił. Ten podbipięta, rzekł, zapisał jej jakoweś folwarki tam, w waszych stronach. Nazwisk nie pamiętam, bo cudaczne jakieś. Bałtupie, syruciany, myszykiszki, słowem wszystko co miał. Dali Bóg nie pamiętam, pięć czy sześć folwarków? Ba, klucze to raczej nie folwarki. Podbipięta był człowiek wielce możny i gdyby ta panna do całej jego fortuny kiedyś doszła, mogłaby mieć własny fraucymer i między senatorami męża szukać. Także powiadasz? Znasz owe wioski? Znam je no lubiczowe i szeputy, bo te koło mojej majątności leżą. W samej leśnej granicy będzie mil milze dwie, a polnej i łącznej drugie tyle. Gdzież to jest? W Witebskiem. Oj, daleko. Nie warta to sprawa Zachodu ile też tamte kraje pod nieprzyjacielem. Jak nieprzyjaciół wyżeniem, to do majątności dojdzie. Ale podbipiętowie mają swoje majątności i w innych stronach. A nasz młodzi bardzo znaczne. Wiem o tym dobrze, bo mam tam też i kawał ziemi. Widzę, że i waszmościna substancja, nie torba sieczki. Nic to teraz nie przynosi. Ale cudzego mi nie trzeba. Poradź, że mi waszmość. Jakby... Dziewczynę na nogi postawić Kmicic roześmiał się Wolał o tym radzić niż o czym innym Najlepiej do pana Sapiechy się udać Byle sprawę wziął do serca To jako wojewoda witebski Najznamienitsza na Litwie persona Siła mógłby wskurać Mógłby awizy do trybunałów rozesłać Że to testamentem Bożo-Bohatej zapisano Aby dalsi krewni nie szarpali Tak jest ale trybunałów teraz nie masz, a pan zapiecha co innego też ma na głowie. Można by dziewczynę w ręce mój w opiekę oddać, mając na oczach, prędzej by dla niej co uczynił. Kibicic spojrzał ze zdziwieniem na pana starostę. Co on w tym marzy się jej, chce stąd pozbyć, pomyślał. Starosta zaś mówił dalej. Trudno, aby w obozie w namiocie pana wojewody Witebskiego mieszkała, ale mogłaby przy córkach wojewodzińskich zostawać. Nie rozumiem, pomyślał Kmicic. Zaliby on naprawdę chciał jej być tylko opiekunem? W tym jedno trudność, jakby ją w tamte strony w dzisiejszych niespokojnych czasach wysłać. Trzeba by z kilkaset ludzi, a ja zamościła nie mogę. Gdybym to znalazł kogo, co by ją w bezpieczeństwie dowiózł, od... Wać pan, mógłbyś się podjąć, bo i tak do pana sapiechy idziesz. Dałbym ci listy, a wać pan, dałbyś mi kawalerski parol, że ją bezpiecznie doprowadzisz. Ja mam ją do pana sapiechy prowadzić? rzekł ze zdumieniem Kmicic. Alboż to taka funkcja niemiła? Choćby też i do afektu po drodze przyszło? Ehe, rzekł Kmicic, już tam moja afekta kto inny dzierżawi. A choć te nuty mi nie płaci, przecie dzierżawcy zmieniać nie myślę. Tym lepiej, z tym większą spokojnością ci ją powierzę. Nastała chwila milczenia. No co, podjąłbyś się? spytał starosta. Z tatarami idę. Powiadali mi ludzie, że się tatarzywać, pana gorzej boją niż ognia. No co, podjąłbyś się? Ha, dlaczego by nie, gdybym waszą wielmożność miał tym zobowiązać jedno. Aha! Myśli, że trzeba, aby księżna permisję dała. Da, jak mi Bóg miły! Bo imaginuj sobie, że ona mnie posądza. Pan starosta począł coś długo szeptać do ucha kmicicowi. Wreszcie dodał głośno: Okrutnie, była za to na mnie krzywa. A ja uszy kładłem po sobie, bo to z babami wojować. Ha, wolałbym Szwedów pod zamościem. Ale będzie miała najlepszy dowód, że nic złego nie namyślam. Skoro sam dziewkę chce stąd wyprawić, srodze się zdziwi, prawda? No, przy pierwszej sposobności o tym z nią pogadam. To rzekłszy, starosta zakręcił się i odszedł. Kmicic zaś popatrzył za nim i mruknął: Wniki jakieś panie starosto zastawiasz, a choć celu nie rozumiem, przecie sidło widzę dobrze, bo i wnicznik z ciebie okrutnie niezgrabny. Pan starosta zaś kontent był z siebie, chociaż dobrze to pojmował, że połowa dopiero roboty została dokonana, a pozostawała druga, tak trudna, że na myśl o niej ogarniało go zwątpienia, nawet i strach. Po prostu należało uzyskać pozwolenie księżnej Gryzeldy, której surowość i przenikliwego rozumu bał się pan starosta z całej duszy. Jednak począwszy, Pragnął jak najprędzej doprowadzić dzieło do skutku na zajutrz, więc rano po mszy, po śniadaniu i po przeglądzie najemnej piechoty niemieckiej, udał się na pokoje księżnej. Zastał samą panią haftującą ornat do kolegiaty. Za nią Anusia zwijała rozwieszony na dwóch krzesłach jedwab. Drugi motek koloru różanego założyła na szyję i migając szybko rączkami biegała naokoło krzeseł, goniąc odwijającą się nitkę. Panu staroście pojaśniały oczy na jej widok, ale prędko przybrał oblicze w powagę i przywitawszy się z księżą, tak niby od niechcenia zaczął. Ten pan Babinicz, co tu z Tatary przyjechał, to jest Litwin. Możny jakiś człowiek, wielce grzeczny, a rycerz podobno zawołany. Zauważyłaś go, pani siostro? Samżeś go do mnie przyprowadzał, odrzekła obojętnie księżna Gryzelda. Uczciwą ma twarz i na dobrego żołnierza wygląda. Rozpytywałem się go też o owe majętności, panie Bożo-Bohatej zapisane. Powiada, że to fortuna niemal radziwiłowskiej równa? Daj Boże, Anusi. Lżejsze jej będzie sierotwo, a potem starość? rzekła pani. Jest jeno to perikulum, żeby dalsi krewni nie rozdrapali. Babinisz powiada, że wojewoda witebski mógłby, gdyby chciał, tym się zająć zacny to człowiek i nam wielce życzliwy któremu bym córkę własną powierzył dość by mu awizę do trybunału posłać i opiekę oznajmić ale Babinicz powiada iż na to potrzeba aby panna anna sama pojechała w tamte strony dokąd do pana sapiechy albo do panien Sapieżanek, aby tam była aby instalacja proforma mogła być uczyniona starosta zmyślił w tej chwili Instalacje Proforma, słusznie mniemając, że księżna przyjmie tę fałszywą monetę za dobrą. Ona zaś pomyślała przez chwilę i rzekła: Jakże jej tu teraz jechać, gdy Szwedzi po drodze? Mam właśnie wiadomość, że z Lublina ustąpili. Cały kraj z tej strony Wisły Wolny. I któż by tą Hankę do pana Sapiecha odprowadził? Choćby ten sam Babinisz z Tatarami. Bójże się Boga, panie bracie, toż to lud dziki i niesformny. Ja się tam nie boję, wtrąciła dygając Anusia. Lecz księżna Gryzelda zmiarkowała już, że pan brat przyszedł z jakimś gotowym planem, więc wyprawiła Anusię z pokoju, sama zaś poczęła spoglądać pytającym wzrokiem na pana starostę. On zaś rzekł jakby do siebie samego. Ordyńcy ci w proch się przed babiniczem rozsypują, wiesza ich zalada niesubordynację. Nie mogę na taką ekspedycję pozwolić odpowiedziała księżna. Dziewczyna jest zacna, ale bała i łatwo w ludziach zapały budzi sam to wiesz najlepiej. Nigdy bym jej nie powierzyła człeku młodemu i nieznanemu. Nieznaną tam nie jest bo kto o babiniczach nie słyszał, jako o familiantach i statecznych ludziach pierwszy raz pan starosta nigdy w życiu o babiniczach nie słyszał. Zresztą mówił dalej mogłabyś jej, którą ze statecznych niewiast do kompanii dodać, to i dekorum byłoby zachowane. Za babinicza ja ręczę. Powiem ci to, Pani Siostro, że mam w tamtych stronach narzeczoną, w której srodze jest, jak sam powiada, zakochany, a kto zakochany, temu co innego w głowie. Grunt w tym, że taka druga sposobność nieprędko może się trafić, natomiast może fortuna dziewce przepaść i na dojrzałe lata zostanie bez dachu nad głową. Księżna przestała haftować, podniosła głowę i utkwiła w bracie przenikliwe oczy. Co ty masz w tym, żeby ją stąd wyprawić? Co ja mam w tym? Mówił, spuszczając wzrok pan starosta. Co mogę mieć? Nic. Ja nie. Tyś się z Babiniczem zmówił na jej cnotę. O, jest, jak mi Bóg miły, tego tylko brakło. Przeczytasz tedy list, który do Pana Sapiechy napisze i własny dodasz, a ja ci jeno przyrzekam, iż się z zamościa nie ruszę. Wreszcie sama babinicza wybadasz i sama go prosić będziesz, aby się funkcji podjął. Skoro mnie posądzasz, to nie chcę o niczym wiedzieć. Czemu zaś tak nastajesz, by ona wyjechała z Zamościa? Bo jej dobra pragnę i o fortunę niezmierną chodzi. Wreszcie przyznaję. Siła mi na tym zależy, aby ona z zamościa wyjechała. Oto sprzykrzyły mi się Twoje posądzenia, nie w smak i to, że na mnie ustawicznie brwi marszczysz i surowie spoglądasz. Myślałem, że przyzwalając na odjazd, dziewczyny znajdę najlepsze argumentów przeciw podejrzeniom, dali Bóg dość mi tego, bo też nie żaden żak ani mydłek, który się nocą pod okna skrada. Powiem ci więcej, Oficerowie mi się przez nią jeden na drugiego burzą i szablami naś się trzaskają. Ni zgody, ni porządku, ni służby, jak należy. Dość mi tego. Ale skoro jeszcze otrzyma we mnie świdrujesz, to rób, jak chcesz. A Michała sama, pilnuj, bo to twoja, nie moja sprawa. Michała? Rzekła ze zdumieniem księżna. Ja przeciw dziewczynie nic nie mówię. Nie bała mu go więcej niż innych. Ale jeżeli ty, pani siostro, nie widzisz jego strzelistych spojrzeń i gorących afektów, to ci jedno to powiem, że Kupido tak nie zaślepia jak macierzyńska miłość. Brwi księżne ściągnęły się, a lica jej przybladły. Starosta zaś widząc, że wreszcie utrafił, uderzył się rękoma po kolanach i mówił dalej. Od tak, pani siostro, od tak, co mnie do tego. Niechże jej Michałek jedwab do zwijania podaje. Niech parska, patrząc na nią, niech się płoni. Niech przez dziurki we drzwiach na nią spogląda. A mnie co? Wreszcie, bo ja wiem. Fortuna piękna, ród, no, szlachecki. A ja się tam nad szlachtę nie wynoszę. Chcesz sama? Dobrze. Lata jeno ponoś niedobrane, ale to znów nie moja rzecz. Do rzekuszy pan starosta powstał, i skłoniwszy się z siostrze bardzo uprzejmie, zabierał się do odejścia. Księżnej tymczasem krew napłynęła do twarzy. Dumna pani w całej Rzeczypospolitej nie widziała partii godnej Wiśniowieckiego, a za granicą chyba między arcyksiężnikami austriackimi, więc też słowa brata przypiekły ją jakby rozpalonym żelazem. — Ja nie! — rzekła. — Czekaj! — Pani siostro — odrzekł starosta Kałuski — chciałem yy, primo złożyć ci dowód, że niesłusznie mnie posądzasz, a sekundo, iż powinnaś kogo innego pilnować. Teraz uczynisz jak zechcesz, jać nie mam więcej nic do gadania. Tu pan Zamoński skłonił się i wyszedł. Rozdział 35. Pan starosta Kałuski niezupełnie kłamał przed siostrą, mówiąc o afektach Michałowych dla Anusi, Gdyż młode książątko kochało się w niej tak jak i wszyscy, nie wyłączając paziów dworskich. Ale była to miłość niezbyt gwałtowna i zgoła nieprzedsiębiorcza. Raczej słodkie rozdurzenie głowy i zmysłów, nie pory w serca, które, miłując, do wiecznego posiadania umiłowanego przedmiotu dąży. to takiego dążenia nie miał Michał dość energii. Tymczasem księżna Gryzelda, marząc o świetnej przyszłości dla syna, Przeraziła się mocno tym uczuciem. W pierwszej chwili zdumiała ją nagła zgoda pana starosty na wyjazd Anusi. Obecnie przestała o tym myśleć, tak dalece całą jej duszę zajęło grożące niebezpieczeństwo. Rozmowa z synem, który bladł i drżał przed nią, a wprzód, nim się do tego przyznał, już począł łzy wylewać, utwierdziła ją w mniemaniu, że niebezpieczeństwo jest groźne. Jednakże nie od razu przezwyciężyła z Kurłupy myśl sumienia i dopiero gdy Anusia, której chciało się nowy świat i nowych ludzi zobaczyć, a może i pobałamucić pięknego kawalera, przypadła jej do nóg z prośbą o pozwolenie, księżna nie znalazła dość siły, by go jej odmówić. Anusia zalewała się wprawdzie łzami na myśl rozłąki ze swą panią i matką, ale dla sprytnej dziewczyny było zupełnie jasne, że prosząco rozłąkę oddala, tym samym od siebie wszelkie podejrzenia, jakoby w jakichś z góry powziętych celach bałamuciła młode książątko lub też samego pana starostę. Księżna Gryzelda, chcąc się przekonać, czy nie ma jakiej zmowy między bratem starostą a kmicicem, kazała temu ostatniemu stawić się przed sobą. Przyrzeczenie pana starosty, że nie ruszy się z zamościa, uspokoiło ją wprawdzie znacznie. Chciała jednak poznać bliżej człowieka, który miał dziewczynę przeprowadzić. Rozmowa z Kmicicem uspokoiła ją zupełnie. Młodemu szlachcicowi patrzyła z siwych oczu taka szczerość i prawda, że niepodobna była o niej wątpić. Przyznał się od razu, że winny i zakochany i przeto do bałamóstwa nie ma ani chęci ni głowy. Wreszcie dał parol kawalerski iż dziewczynę obroni przed wszelką przygodą, chyba by sam pierwej głową nałożył. Do pana Sapiechy ją odwiozę bezpiecznie, gdyż starosta powiada, że nieprzyjaciel z Lublina ustąpił, a potem nie chce nic o niej wiedzieć. I nie dlatego, abym powolnych służb dla waszej książęcej mości miał się wzdragać, bo dla wdowy po największym bojowniku i chwale całego narodu gotowym zawsze krew przelać, ale że mam tam swoje ciężkie sprawy, z których nie wiem, czyli skórę całą wyniosę nie chodzi też o nic więcej, odrzekła księżna. Jeno byś ją do pana sapierzyńskich rąk oddał, a pan wojewoda uczyni to dla mnie, iż dalszej nad nią opieki nie odmówi. Tu wyciągnęła mu rękę, którą ze czcią największą ucałował. Ona zaś rzekła jemu na pożegnanie: Czuwaj, panie kawalerze, czuwaj i tym się nie ubezpieczaj, że kraj od nieprzyjaciela wolny. Ostatnie słowa zastanowiły kmicica, lecz nie miał czasu nad nimi rozmyślać, bo wkrótce. Ułapił go pan starosta. Cóż, mości rycerzu, rzekł wesoło. Największą ozdobę z zamościami wywozisz. Ale z wolą pańską, odpowiedział Kmicic. Pilnuj że jej dobrze, łakomy to specjał, gotów ci ją kto odbić. Na niech jeno popróbuję, owa. Dałem parol kawalerski księżnej pani, a u mnie parol święta rzecz. No, na śmiech, jeno mówię, nie potrzebujesz się bać ani ostrożności nadzwyczajnych przedsiębrać. A taki poproszę jaśnie wielmożnego pana o jakąś kolaskę zamykaną i blachami opatrzoną. Dam ci ich dwie, a przecież zaraz nie jedziesz. Bogać pilno mi, i tak tu za długo siedzę. To wypraw swoich tatarów naprzód do krasnego stawu. Ja ze swej strony pchnę gońca. Aby tam obroki były dla nich gotowe, a tobie eskortę własną aż do krasnego stawu dam. Nic cię tu spotkać zł złego nie może, bo to kraj mój. Dam ci dobrych pachołków z niemieckiej dragoni ludzi śmiałych i dróg świadomych. Zresztą do krasnego stawu trakt jak sierpem rzucił. A czemu to mam się tam samostawać? Abyś się z nami dłużej zabawił, miłym mi jesteś gościem i radbym wać pana choćby cały rok zatrzymać. A przy tym posłałem po stada do Perespy. Może się jakowyś Bachmacik dla pana wybierze, który cię w potrzebie nie zawiedzie, wierzaj. Gmincic spojrzał bystro w oczy staroście, po tym jakby powziąwszy nagłe postanowienie rzekł. Dziękuję i ostaję, a Tatarów naprzód wyprawię. I poszedł zaraz wydać im rozkazy, a wziąwszy na stronę Ak Bacha Ułana tak mówił. Ak Ułanie. Macie iść naprzód do krasnego stawu prostym traktem, jakoby kto sierpem rzucił. Ja tu ostaję i w dzień po was ruszę, mając starościńską eskortę. Słuchaj, że teraz to ci powiem. Oto mi do krasnego stawu nie pójdziecie, jeno mi w pierwszych lasach niedaleko za zamościem przypadnij, tak aby żywa dusza o was nie wiedziała. A gdy wystrzał na gościńcu usłyszycie, to do mnie, bo mi tu chcą jakąś nieszczerość wyrządzić. Twoja wola! odrzekł akbach ułan, przykładając dłoń do czoła ust i piersi. Przejrzałem cię, panie starosto, rzekł do siebie kmicic. W zamościu siostry się boisz, więc chcesz dziewczynę porwać i gdzieś w pobliżu osadzić, a ze mnie instrumentum swych rząd uczynić, a kto wie, czyli gardła nie wziąć. Czekaj, że trafiłeś na lepszego od się i sam się we własny potrzask uchwycisz. Wieczorem porucznik Szurski zastukał do drzwi Kmicica. Oficer także coś wiedział, czegoś się domyślał, a Anu się miłował, wolał więc, by odjechała, niż żeby w moc pana starosty wpadła. Jednakże mówić otwarcie nie śmiał, a może także nie miał pewności, dziwił się więc tylko, iż Kmicic zgodził się na wysłanie przodem Tatarów. Zalęczał, że drogi nie są tak bezpieczne, jak mówią, że wszędy włóczą się kupy zbrojne i do gwałtownych uczynków skore. Lecz pan Andrzej postanowił udawać, że niczego się nie domyśla. Co mnie może spotkać? mówił. Przecie pan starosta kałuski daje mi własną eskortę. Ba Niemców. Zali to niepewni ludzie? Tym psu bratom nigdy ufać nie można. Bywało, że zmówiwszy się w drodze, do nieprzyjaciół zbiegali. Szwedów przecie nie ma z tej strony Wisły. Są psiajuchy w Lublinie. Nieprawda, że wyszli. Szczerze waszmości radzę, nie wyprawiaj naprzód Tatarów, bo w większej kupie zawsze bezpieczniej. Szkoda, że śmiwać pan w przód tego nie mówił. Jeden mam język w gębie i raz danego rozkazu nie cofam. Jakoż na zajutrz Tatarzy ruszyli naprzód. Kmicic zaś miał jechać pod wieczór, tak aby na pierwszy nocleg stanąć w klasnym stawie. Tymczasem wręczono mu dwa listy do pana Sapiechy. Jeden od księżnej, drugi od pana starosty. Kmicic miał wielką ochotę otworzyć ten ostatni, jednak nie śmiał. Natomiast przejrzawszy go pod światło, przekonał się, że w środku jest czysty papier. Odkrycie to upewniło go ostatecznie, że i dziewczyna, i listy mają mu być po drodze odebrane. Tymczasem przyszło stado z Perespy i pan starosta obdarzył młodego rycerza nad podziw pięknym bachmacikiem, którego on z wdzięcznością przyjął. Myśląc sobie w duszy, że dalej na nim zajedzie, niż się pan starosta spodziewa. Myślał także o swoich tatarach, którzy już musieli w lasach zapaść i śmiech pusty go brał. Chwilami znów burzył się w duszy i obiecywał sobie dać panu staroście dobrą naukę. Nadszedł wreszcie czas obiadu, który upłynął bardzo posępnie. Anusia miała czerwone oczy. Oficerowie milczeli głucho, jeden pan starosta był wesół i kazał dolewać w kielichy, które chmicicic spełniał jeden za drugim. Lecz gdy nadeszła pora odjazdu, niewiele osób żegnało odjeżdżających, gdyż pan starosta powyprawiał oficerów po służbie. Anusia padła do nóg księżnie i długo nie można było jej oderwać. Sama zaś księżna miała w twarzy niepokój widoczny. Może i wyrzucała sobie po cichu, iż pozwoliła na odjazd wiernej służki, wśród takich czasów, w których nie trudno było o przygodę. Lecz głośny płacz Michała, który trzymając pięści przy oczach buczał jak żak szkolny, utwierdził dumną panią w przekonaniu, iż trzeba dalszym skutkom młodocianego afektu zapomiec. Wreszcie uspokajała się i tą nadzieją, że w rodzinie Sapierzyńskiej znajdzie dziewczyna opiekę, bezpieczeństwo i wreszcie ową wielką fortunę, mającą jej los na resztę życia zabezpieczyć. W cnocie męstwu i honorowi ją powierzam, Rzekła raz jeszcze księżna do kmicica. wadź pan, pamiętaj, i żeś mi zaprzysiągł, jako ją bez szwanku do pana sapiechy odprowadzisz. Jako szkło będę wiózł, a w potrzebie pakłami obwinie, żem zaś dał to chyba śmierć mi go dochować przeszkodzi, odrzekł rycerz. I podał ramię I Ona zaś zła była na niego, bo wcale na nią nie patrzył i dość lekko traktował, więc podała mu rękę bardzo dumnie, odwracając wzrok i głowę w inną stronę. Żal jej było odjeżdżać i strach ją teraz brał, ale cofać się było już za późno. Nadeszła chwila. Siedli więc ona do karetki ze starą sługą, panną Suwalską. On na koń i ruszyli. Dwunastu rajtarów niemieckich otaczało kolaskę i wóz z Anusinymi łubami. Gdy wreszcie skrzypnęły brony w warszawskiej bramie i rozległ się turkot kół po zwodzonym moście, Anusia uderzyła w płacz głośny. Kmicic pochylił się do kolaski. — Nie bój się, wać panna, nie zjem cię! — Grubian! — pomyślała Anusia. Jechali czas jakiś wedle domów leżących za murami wprost ku staremu zamościu. Po czym wyjechali na pola i wjechali w bór — który w owych czasach ciągnął się pagórzystym krajem, aż hen do Bugu i za z jednej strony. Z drugiej szedł przerywany wsiami, aż do Zawichosta. Noc już zapadła, ale bardzo pogodna i widna. Trakt znaczył się srebrnym szlakiem. Ciszę przerywał tylko chórkot karetki i tętent koni rajtarskich. To już moi Tatarowie muszą tkwić gdzieś w gąszczach jako wilcy, pomyślał Kmicic. ten nadstawił ucha. Co to? Zapytał oficera dowodzącego rajtarami. Słychać ten tent, Jakiś jeździec spędzi wskok za nami? Odrzekł oficer. Zaledwie skończył? Dopadł na spienionym koniu kozak, wołając: Pan Babinicz! pan Babinicz! Pismo od pana starosty! Orszak wstrzymał się. Kozak podał list panu Kmicicowi. Kmicic. Rozłamał pieczęć i przy świetle latarni umieszczonej przy Koźle kolaski czytał co następuje. Mościa mnie wielce miły panie Babinicz. W prędce po odjeździe panny Bożo Bochatej Krasieńskiej doszła mnie wieść, iż Szwedzi nie tylko nie ustąpili z Lublina, ale na mój zamość uderzyć zamierzają. Wobec tego dalsza droga i peregrynacja stają się niepodobne. Zważywszy więc owe perikula, na jakie białogłowa narażona by być mogła, chcemy pannę bohato mieć z powrotem w Zamościu. Ciż sami rajtarowie ją odwiozą, wać pana zaś, któremu w dalszą drogę musi być pilno na próżno, fatigare nie chcemy. Którą wolę naszą oznajmiając waszej miłości prosimy, abyś rajtarom wedle naszych chęci rozkazy wydać zechciał. Przecie jest w nich tyle uczciwości, ile na głowę moją nie nastaje, jeno mnie na dudka chce wystrychnąć, pomyślał Kmicic Wraz się też okaże jawnie, czy jest w tym zasadzka, czyli jej nie ma. Tymczasem Anusia wysadziła głowę przez okno. A co tam? spytała. Nic, pan starosta Kałuski jeszcze raz waćpannę mojemu męstwu poleca, nic więcej. Tu zwrócił się do woźnicy i rajtarów. Jazda! Lecz oficer dowodzący rajtarami osadził konia Stój! krzyknął na woźnicę. Po czym do Kmicica e, Jak to jazda? A po co dłużej w lesie stać? spytał zgłupia frant Kmicic. E, bo wasza mość odebrałeś jakobyś rozkaz. A właśnie co do tego odebrałem i właśnie dlatego rozkazuje jazda. Stój! zawołał oficer. Jazda! powtórzył Kmicic. Co tam? spytała znufanusia nie pojedziem ni kroku dalej, nim rozkazu nie obaczę, rzekł stanowczo oficer. Rozkazu nie obaczysz, bo nie tobie go przysłano. Skoro wasza mość słuchać nie chcesz, to ja go wykonam. Ruszajże sobie tedy wasz mość z Bogiem do krasnego stawu i bacz, ażebyśmy czego nie przyłożyli na drogę, a my z panną wracamy. Pan Kmicic tego tylko chciał, aby oficer wyznał, iż wie, co jest w rozkazie. Okazało się bowiem z tego z zupełną pewnością, że cała sprawa jest z góry ułożonym podstępem. Ruszaj z Bogiem powtórzył groźnie już oficer. I w tej chwili rajtarzy powydobywali bez komendy szable z pochew. O, takie syny. Nie do zamościa? Chcielibyście dziewkę wieść, jeno gdzieś na uboczu osadzić, aby starosta swobodnie z rządzą swym cugle mógł popuszczać. Aleście na mądrzejszego trafili. Dorzekłszy wypalił w górę z pistoletu. Na ów głos w głębiach lasu rozległ się wrzask straszliwy, jak gdyby wystrzał zbudził całe stada wilków śpiące w pobliżu. Wycie ozwało się to z przodu, z tyłu, z boków. Jednocześnie rozległ się ten, ten koni, chrupot gałęzi łamanych pod kopytami, i na trakcie zaczerniały kupy jeźdźców, które się zbliżały z nieludzkim wyciem i piskiem. Jezus, Maria, Józef! Wołały przerażone niewiasty w kolasce. Tymczasem tatarzy dopadli chmurą, lecz Kmicic wstrzymał ich trzykrotnym okrzykiem. Sam zaś zwrócił się do przerażonego oficera i chełpić się począł. Poznaj na kogoś trafił. Pan starosta na dudka chciał mnie wystrychnąć, ślepe instrumentum ze mnie uczynić, a tobie rajfurską funkcję powierzył, której się dla łaski pańskiej podjąłeś, panie oficjerze. — Kłaniajże się od babinicza panu staroście i powiedz mu, że dziewka dojedzie bezpiecznie do pana sapiechy. Oficer potoczył naokoło przelękłym wzrokiem i ujrzał dzikie twarze patrzące ze straszliwym łakomstwem na niego i na rajtarów. Znać było, że czekają tylko jednego wyrazu, ażeby rzucić się na nich i porozrywać w sztuki. — Wasza miłość uczyni co zechce, bo z przemocą nic nie wskuramy — — odrzekł drżącym głosem. — Ale pan starosta potrafi się pomścić, Kmicic? — roześmiał się. — Niechże na tobie się mści, bo gdyby nie to, żeś się zdradził, gdybyś nie okazał, że wiesz z góry, co jest w rozkazie i nie przeciwił się dalszej jeździe, to byś mnie nie przekonał o zasadce i dziewkę zaraz bym w krasnostawie oddał. Powiedz, że i to panu staroście by mądrzejszych odcięł rajfurami swymi kreował. Spokojny ton, z jakim pan kmicic to mówił, upewnił nieco oficera, przynajmniej pod tym względem, iż ani jemu, ani rajtarom śmierć nie grozi, więc odetchnął lżej i rzekł: Mamyż z niczym wracać do zamościa? A kmicic: Z niczym nie wrócicie, bo wrócicie z pismem moim, które każdemu z was na skórze każe wypisać. Wasza miłość! Bierz ich! krzyknął kmicic. I sam zaraz ucapił za kark oficera. Rozpoczęła się zawierucha i kotłowanina na około kolaski. Wrzask Tatarów stłumił wołanie, wołanie o pomoc i krzyki przerażenia wydobywające się z piersi niewiast. Lecz szamotanie niedługo trwało, gdyż w dwa pacierze później rajtarowie leżeli już na trakcie powiązani jeden obok drugiego. Teraz Kmicic rozkazał siec ich batoszkami z byczego surowca lecz nie nadmiarę, ażeby wrócić mogli piechotą do Zamościa. Otrzymali więc prości żołnierze po sto, a oficer sto pięćdziesiąt plak, pomimo próśb i zakręć Anusi, która nie rozumiejąc, co się wokoło niej dzieje, sądziła, że w straszliwe jakieś ręce wpadła i składając dłonie, błagała ze łzami w oczach o życie. — Daruj, rycerzu, co mi ja ci winna, daruj, oszczędź! — Cicho, panna, bądź! Huknął kmicic. Co ci zawiniła? Możeś i sama w zmowie. W jakiej zmowie Boże, bądź miłości w mnie grzesznej? To wać panna, nie wiesz, że pan starosta pozornie jeno na wyjazd waćpanny dozwolił, a żeby cię od księżnej odłączyć, a w drodze porwać, i aby w jakimś pustym zameczku nad cnotę twoją nastawać? Jezusie Nazareński! krzyknęła Anusia. I tyle było w tym okrzyku prawdy i szczerości, iż Kmicic rzekł łagodniej. Jakże to ćwać wa, panna nie wzmowie? Może to być? Anusia zakryła twarz rękoma, lecz nie mogła nic mówić, jeno powtarzała raz po razu: Jezus Mario, Jezus Mario. Uspokój się panna, rzekł jeszcze łagodniej pan kmicic. Pojedziesz bezpiecznie do pana sapiechy, bo tego pan starosta nie wyliczył z kim ma sprawę. Od ci ludzie, których tam sieką, mieli cię porwać. Daruję ich zdrowiem, aby mogli panu starości opowiedzieć, jako im gładko poszło. Dowadź pan, mnie od hańby obronił? Tak jest, chociażem nie wiedział, czy rada będziesz. Anusia, zamiast odpowiadać lub zaprzeczyć, chwyciła nagle pana Andrzeja za rękę i przycisnęła ją do swych bledziuchnych ust. A po nim skry przeszły od nóg do głowy. Daj panna spokój dla Boga, co to znowu? krzyknął. Siadaj panna, do kolaski, bo nożyny przemoczysz, a nie bój się. U matki nie byłoby ci bezpieczniej. Pojadę teraz zwać panem choćby na koniec świata. Wać pan na takich rzeczy nie powiadaj. Bóg cię nagrodzi, żeś cnoty bronił. Pierwszy raz mi się sposobność trafiła odrzekł kmicic. A ciszej mruknął sam do siebie. Tyle miej dotąd bronił ile kot napłakał. Lecz tymczasem Ordyńcy przestali batorzyć rajtarów, kazał ich więc pan Andrzej pognać nagich i pokrwawionych traktem do zamościa. Poszli łzy rzewne wylewając. Konie, broń i odzież darował kmicic swoim tatarom i ruszyli szybko naprzód, bo niebezpiecznie było zwłóczyć. Przez drogę nie mógł się młody rycerz powstrzymać od chęci zaglądania do kolaski, a raczej do spoglądania w bystre oczka i cudne lica dziewczyny. Pytał też za każdym razem, czy jej czego nie trzeba, czy kolaska wygodna i czy zbyt szybka jazda nie nuży. Ona odpowiadała mu zatem wdzięcznie, że jej tak dobrze jako nigdy nie bywało. Ochłonęła już ze strachu zupełnie. Serce wezbrało jej ufnością do obrońcy. W duszy zaś myślała, nie taki nieużyty, ani taki grubian, jaką z początku mnie mała. Ej, oleńka, co ja dla ciebie cierpię, mówił sobie kmicic. Zali mnie niewdzięcznością nakarmisz, żeby tak w dawnych czasach, a, ucha! Tu kompanionowie przyszli mu na myśl, i różne swawole, których się na spółkę z nimi dopuszczał, więc chcąc odegnać pokusy, począł za ich nieszczęsne dusze odmawiać wieczny odpoczynek. Przybywszy do Krasnego Stawu uznał pan kmicic, że lepiej na wieści z zamościa nie czekać i zaraz ruszył w dalszą drogę. Wszelako na odjezdnym napisał i przesłał panu staroście list następujący: Jaśnie wielmożny panie starosto, a mnie wielce miłościwy łaskawco i dobrodzieju, kogo Bóg wielkim na tym świecie uczynił, temu i dowcipu sporszą miarę namierzył. Poznałem to od razu i żeś Jaśnie Wielmożny Pan Jeno na próbę chciał mnie wystawić, przesyłając mi rozkaz wydania panny Bożo-Bohatej Krasieńskiej. A poznałem to tym lepiej, gdy rajtarowiowi zdradzili, iż tenor rozkazu wiedzą, chociażem im listu nie pokazywał i choć Jaśnie Wielmożny Pan piszesz mi, iż namysł dopiero po naszym wyjeździe przyszedł. Jako więc z jednej strony podziwiam tym bardziej przezorność Pańską. Tak z drugiej, dla zupełnego uspokojenia troskliwego opiekuna, ponownie przyrzekam, iż nic mnie od spełnienia powierzonej mi funkcji odwieść nie zdoła. Ale że mi żołdakowie owi źle widocznie intencję pańską rozumiejąc, wielkimi grubianami się okazali, a nawet w zdrowiu memu grozili, mam przeto, iż utrafiłbym w myśl jaśnie wielmożnego pana, gdybym ich był obwiesić kazał. Czegożem nie uczynił, o przebaczenie jaśnie wielmożnego pana upraszam. Wszelako batoszkami kazałem ich przystojnie odciąć, którą karę, jeśli jaśnie wielmożny pan za zbyt małą uznasz wedle swej pańskiej woli, multiplikować możesz. Przy tym tusząc iżem na większą ufność i wdzięczność jaśnie wielmożnego pana zarobił, piszę się wiernym i życzliwym waszej pańskiej mości sługą. Babinicz. Dragoni, uszy się do Zamościa późną nocą, nie śmieli się na oczy panu staroście Kałuskiemu pokazać. Dowiedział się więc o całym zajściu dopiero z tego listu, który na krasnostawski kozak przywiózł. Przeczytawszy go pan starosta na trzy dni w swej komnacie się zamknął. Nikogo z dworzan, prócz pokojowców, którzy mu jeść nosili do siebie nie puszczając. Słyszano też, iż szklą po francusku, co czynił tylko wówczas, gdy był w najwyższej pasji. Powoli jednak uspokoiła się ta burza. Przez czwarty i piąty dzień bardzo był jeszcze pan starosta milczący żół coś w sobie i za wąs szarpał. Aż dopiero w tydzień będąc już wcale wesołym i podpiwszy sobie trochę przy stole, począł nagle wąs kręcić, nie szarpać i oznał się do księżnej gryzeldy. — Pani siostro, wiesz, że mi nie brak przezorności. Wystawiłem też umyślnie parę dni temu na próbę owego szlachcica, który anu się zabrał, i mogę Cię upewnić, że ją wiernie do rąk pana Sapierzyńskich dowiezie. I zdaje się, że już w miesiąc później zwrócił pan starosta serce gdzie indziej. A prócz tego był całkiem i sam przekonany, że co się stało, stało się z jego wolą i wiedzą. Rozdział 36. Województwo lubelskie w znacznej części, a podlaskie niemal zupełnie, było w ręku polskim, to jest Konfederacji i Sapierzyńskim. Ponieważ król szwedzki bawił ciągle w Prusach, gdzie z elektorem traktował, Szwedzi, więc nie czując się bardzo na siłach wobec ogólnego powstania, które wzmagało się z każdą chwilą, nie śmieli się wychylać z miast i zamków. A mniej jeszcze przechodzić Wisłę, poza którą siły polskie były największe. Pracowano więc w obych dwóch województwach nad utworzeniem znacznego i porządnego wojska, które by się z regularnym szwedzkim żołnierzem mierzyć mogło. Po miastach powiatowych ćwiczono piechotę, a ponieważ chłopi w ogóle chwycili za broń, zatem i ludzi nie brakło, trzeba było tylko ująć w kluby i w regularną komendę owe kupy niesforne, często dla własnego kraju niebezpieczne. Zajmowali się tym rotmistrze powiatowi. Obok tego król wydał mnóstwo listów zapowiednich starym i doświadczonym żołnierzom. Zaciągi szły więc we wszystkich ziemiach. A że ludzi wojennych w tych stronach nie brakło, tworzyły się więc chorągwie jazdy bardzo doskonałej. Jedne szły zawisłe, podsycać wojnę z tamtej strony: drugie do pana Czarnieckiego, trzecie do pana Sapiechy. Takie mnóstwo rąk chwyciło za broń, że wojsko Jana Kazimierza już było od szwedzkiego liczniejsze. Kraj, nad którego słabością zdumiewała się niedawno cała Europa, dawał teraz przykład siły, której nie domyślali się w nim nie tylko nieprzyjaciele, ale nawet własny król, nawet ci, których wierne serce rozdzierało się przed kilku miesiącami z bólu i desperacji. Znajdowały się pieniądze, zapał, męstwo. Najbardziej zrozpaczone dusze ogarniało przekonanie, iż nie masz takiego położenia, takiego upadku, takiej słabości, z której by nie było ratunku, i że tam, gdzie się dzieci rodzą, tam otucha umrzeć nie może. Kmicic wszedł naprzód bez przeszkód, zbierając po drodze niespokojne duchy, które chętnie przystawały do trambulku, w tej nadziei, że na współkę statary najwięcej zażyją krwi i grabieży. Tych, Wrządnych i sprawnych żołnierzy łatwo zamieniał, bo miał ten dar, iż strach, a posłuch budził w podwładnych. Witano go po drodze radośnie, a to z powodu Tatarów. Widok ich bowiem przekonywał, iż Han naprawdę Rzeczypospolitej idzie z pomocą. Oczywiście gruchnęła wieść, że panu Sapierze walą auxilia złożone z 40 tysięcy wyborowego tatarskiego komuniku. Rozpowiadano cuda o modestii tych sprzymierzeńców jako żadnych gwałtów ani zabójstw po drodze nie czynią, podawano ich własnym żołnierzom za przykład. Pan Sapiecha stał chwilowo w Białej. Siły jego składały się z około 10 tysięcy wojsk regularnych, jazdy i piechoty. Były to szczątki wojsk litewskich podsycone nowym ludem. Jazda, zwłaszcza niektóre jej chorągwie, przewyższała dzielnością i sprawnością szwedzką rajtarię, lecz piechota źle była wyćwiczona i brakło jej strzelby, a zwłaszcza prochów, brakło też armat. Myślał wojewoda Witebski, że się zaopatrzy w nie w Tykocinie, tymczasem Szwedzi, wysadziwszy siebie samych prochami, zniszczyli zarazem wszystkie działa zamkowe. Obok tych sił stało w okolicach Białej do dwunastu tysięcy pospolitaków z całej Litwy, z Mazowsza, z Podlasia, lecz z tych niewiele obiecywał sobie wojewoda pożytku. Zwłaszcza, że niezmierną moc wozów za sobą mając, utrudniali pochody i czynili z obozu ociężałe i nieruchome zbiorowisko. Kmicic o jednym myślał, wyjeżdżając do Białej. Oto pod sapiechą służyło tylu szlachty z Litwy i tylu oficerów radziwiłowskich, dawnych jego znajomych, iż obawiał się, że go poznają, a poznawszy na szablach rozniosą, zanim zdoła krzyknąć Jezus Maria. Imię jego było znienawidzone w całej Litwie i w sapierzyńskim obozie, bo świeża jeszcze była pamięć, jako służąc radziwiłowi wycinał te chorągwie, które się przeciw hetmanowi za ojczyzną opowiedziały. Lecz dodało panu Andrzejowi to otuchy, że się zmienił bardzo, bo naprzód wychudł. Powtórę przybyła mu też przez twarz blizna od bogusławowej kuli. Na koniec nosił teraz brodę, dość długą, na końcu w szwedzki wicher zakręconą, a że wąsy podczesywał do góry, był więc wiele podobniejszy do jakiegoś Eriksona niż do polskiego szlachcica. Byle się od razu tumult przeciwko mnie nie uczynił, to po pierwszej bitwie już mnie inaczej będą sądzili myślał sobie Kmicic, wjeżdżając do Białej. Wjeżdżał też mrokiem, oznajmił się skąd jest, że listy królewskie wiezie i zaraz prosił pana wojewodę o osobną audiencję. Wojewoda przyjął go łaskawie, to z powodu gorących poleceń królewskich. Posyłamy wam najwierniejszego sługę naszego pisał król. Który Hektorem Częstochowskim od czasu oblężenia sławnego miejsca jest nazwany, naszą zaś wolność i nasze zdrowie własnym życiem w czasie przeprawy przez góry ratował. Tego w szczególniejszej opiece miejcie, aby mu krzywda od żołnierzy się nie stała. Nazwisko jego prawdziwe wiemy, oraz i racje, dla których pod przybranym służy, z powodu którego przybrania nikt nie ma go w podejrzenie podawać ani o praktyki posądzać. A dlaczego właśnie przybrane nazwisko nosisz nie można wiedzieć? Pytał pan wojewoda. Bo jest banit i pod własnym nie mógłbym zaciągać. Król dał mi zaś listy zapowiednie, jako babinicz zaciągać mogę. Po co ci zaciągi, skoro masz Tatarów? Bo, bo i największa siła nie zawadzi. A za co banit? Pod czyją komendę idę i kogo opiekę proszę, temu wszystko jako ojcu wyznać winienem? Prawdziwe moje nazwisko jest Kmicic. Wojewoda cofnął się o parę kroków. Który króla i pana naszego porwać żywym lub umarłym Bogusławowi obiecywał? Kmicic opowiedział z całą swą energią jak i co się zdarzyło, jako radziwiłom otumaniony służył, jako usłyszawszy z ust Bogusława o istotnych książąt zamiarach porwał go i z tego powodu nieubłaganą zemstę na się ściągnął. Wojewoda uwierzył, bo nie mógł nie uwierzyć, zwłaszcza gdy jej królewskie listy parę słów Kmicicowych potwierdzały. Wreszcie w wojewodzie dusza była tak rozradowana, iż największego swego wroga byłby w tej chwili do serca przycisnął, największy grzech odpuścił. Radość tę sprawił mu następujący ustęp królewskiego listu. Jakkolwiek wakująca po śmierci wojewody wileńskiego wielka buława litewska wedle zwykłego prawa tylko na Sejmie może być następcy oddana, przecież w ekstraordynaryjnych dzisiejszych okolicznościach, niechając pospolitego trybu, Wam wielce nam miłym dla dobra Rzeczypospolitej i Waszych wiekopomnych zasług buławę ono oddajemy, słusznie nie mając, że da Bóg uspokojenie na przyszłym Sejmie żaden głos przeciwko tej woli naszej się nie podniesie i uczynek nasz ogólną aprobatę otrzyma. Pan zapiecha, jak mówiono wówczas w Rzeczypospolitej, zastawił kontusz i sprzedał ostatnią srebrną łyżkę, nie służył więc dla korzyści ani dla honorów ojczyźnie. Lecz nawet najbezinteresowniejszy człowiek rad widzi, iż zasługi jego cenią, wdzięcznością płacą, cnotę uznają. Dlatego od poważnej jego twarzy blask bił niezwykły. Akt ten woli królewskiej nowym splendorem przeozdabiał ród Pierzyński, a na to żadne z ówczesnych królewiąt nie było obojętne. Dobrze, jeśli byli tacy, którzy do wyniesienia per nefas nie dążyli, więc też pan Sapiecha gotów był teraz uczynić dla króla wszystko, co było i co nie było w jego mocy. Skoro jest hetman, rzekł do pana Kmicica, to pod moją inkwizycję podchodzisz i opiekę znajdziesz. Siła tu jest pospolitego ruszenia, więc i tumult gotowy. Dlatego bardzo w oczy nie leś, póki ja żołnierzów nie ostrzegę i tej potwarzy z ciebie nie zdejmę, którą Bogusław rzucił. Micic podziękował z serca i z kolei począł mówić o Anusi, którą ze sobą do Białej przywiózł. Na to pan Hetman nóż zrzędzić, ale że w humorze był wyśmienitym, więc zrzędził wesoło. No, wiarował sobie pan, jak mi Bóg miły, rzekł. Siedzą sobie tam z siostrą na za, za, za mojskimi murami, jak u Boga za piecem i myślą, że każdy może, tak jak on, poły od kontusza roztargywać, do komina się obracać i plecy grzać. Ja pod bipiętych znałem, bo to krewni brzostowskich, a brzostowscy moi. Fortuna pańska nie ma co mówić, ale chociaż wojna z septentrionami na czasom dlała, przecież w tamtych stronach jeszcze stoją. Gdzie czego szukać? Gdzie jakie sądy, jakie urzędy? Kto będzie fortunę odbierał i dziewkę instalował? Powariowali na czysto. Mnie Bogusław na karku siedzi, a ja mam wojskiego funkcję pełnić i babami sobie głowę zaprzątać. Nie baba to ale wiśnia odrzekł kmicic. A co mi tam kawa kazali wieść? Wiozłem, kazali oddać, oddaję. Stary Hetman wziął na to pana kmicica za ucho i rzekł. A kto cię tam wie z bereźniku, jakąś ty ją odwiózł? Broń czego Boże, jeszcze będą ludzie gadali, że ją od stapierzyńskiej opieki kolki sparły, i ja stary będę oczyma świecił. Cóżeście to na popasach czynili? Gadaj mi jeno zaraz, poganinie, zaliś od swoich tatarów bisurmańskich obyczajów nie przejął? Na popasach odrzekł wesoło Kmicic. Na popasach kazałem sobie pachołkom skórę dyscyplinami orać, a to żeby mniej przystojne chęci wygnać, które pod skórą moją swoje siedlisko jako konfiteor na kształt bąków mnie cięły. <laughs> widzisz? Godna, że to jaka dziewka. A, koza, choć okrutnie gładka, a jeszcze więcej przylepna. Już bisurmanin się znalazł. Ale cnotliwa jako mniszka, to jej muszę przyznać. A co do kolek mniemam, żeby ją prędzej od pana Zamoyskiego opieki sparły. Tu kmicic opowiedział jaki co było. Dopiero szhetman począł go klepać po ramieniu, a śmiaćszy. No, ćwik z ciebie. Nie darmoż tyle o kmicicu powiadają. Nie bój się, pan Jan, człek niezawzięty i mój konfident. Przejdzie mu pierwsza pasja, to się jeszcze sam uśmieje i ciebie nagrodzi. No ja nie potrzebuję przerwał kmicic. Dobrze i to, że ambicje masz i ludziom w ręce nie patrzysz. Usłusz mi jeno przeciwko Bogu Sławowi tak sprawnie, to o dawne kondemnaty nie będziesz się potrzebował bać. Tu zdziwił się zapiecha, spojrzawszy na tę twarz żołnierską, przed chwilą jeszcze tak szczerą i wesołą. Pan kmicic na wzmiankę o Bogusławie przybladł zaraz i twarz mu się skurczyła, jak paszcza złemu psu, gdy chce kąsać. Bogdaj się własną śliną ten zdrajca otruł, byle mi jeszcze przed skonaniem w ręce wpadł, rzekł ponuro. Tej zawziętości się nie dziwię. Pamiętaj tylko, by gniew w tobie roztropności nie zadławił, bo nie zbyle kim to sprawa. Dobrze życie król tu przysłał. Będziesz mi Bogusława podchodził jako dawniej Chowańskiego. Będę go lepiej podchodził, odparł równie ponuro Kmicic. Na tym skończyła się rozmowa. Kmicic odjechał spać do kwatery, bo był strudzon drogą. Tymczasem rozbiegła się wieść pomiędzy wojskiem, że król wielką buławę ukochanemu wodzowi przysłał. Radość tedy jak płomień wybuchnęła między tysiącami ludzi. Towarzystwo i oficerowie z podróżnych chorągwi poczęli tłumnie nadbiegać do kwatery hetmańskiej. Uśpione miasto ocknęło się ze snu. Porozpalano ognie. Chorążowie nadbiegli z chorągwiami. Zagrały trąby, zachuczały kotły, zagrzmiały wystrzały z działu i muszkietów, a pan Zapiecha ucztę wspaniałą wyprawił i przewiwatowano noc całą, pijąc za zdrowie królewskie, Hetmańskie i na przyszłe zwycięstwo nad Bogusławem. Pan Andrzej nie był, jako się rzekło, na uczcie obecny. Natomiast pan Hetman wszczął przy stołach rozmowę o Bogusławie i nie powiadając, kto jest ów oficer, który z Tatarami przyjechał i buławę przywiózł, mówił ogólnie o przewrotności księcia. Obaj radziwiłowie, rzekł, kochali się w praktykach, ale książę Bogusław jeszcze nieboszczyka stryjecznego przewyższał. Pamiętacie, waszmościowie Kmicica, albo przynajmniej słyszeliście o nim? Otóż, imaginujcie, że sobie, iż to co książę Bogusław rozpuścił, jakoby mu się Kmicic ofiarował, rękę na króla i pana naszego podnieść, to nieprawda. Januszowi jednak, że Kmicic pomagał dobrych kawalerów wycinać. Tak jest, Januszowi pomagał, ale wreszcie i on się spostrzegł. A spostrzegłszy się nie tylko służbę porzucił, ale jak to wiecie, że człowiek był zuchwały, jeszcze się na Bogusława porwał. Podobno tam już ciasno było z młodym księciem i ledwie zdrowie z rąk kmicicowych salwował. Kmicic był żołnierz wielki, odezwały się liczne głosy. Książę zaś przez zemstę taką na niego potwarz wymyślił, od której dusza się wzdryga. Diabeł by lepszej nie wymyślił. Wiedzcie, że dowody wam w ręku czarno-na-białym, iż to była zemsta za nawrócenie się kmicicowe. Tak, czy jej mnie pohańbić? Jeden Bogusław to potrafi takiego żołnierza pogrążyć. Słyszałem, mówił dalej Hetman, iż Kmicic, widząc, że nic mu tu już do roboty nie pozostaje, do Częstochowy umknął i tam znaczne usługi oddał, a potem króla jegomości własną piersią osłaniał. Usłyszawszy to. Ci sami żołnierze, którzy by byli przed chwilą na szablach Kmicica roznieśli, poczęli coraz życzliwiej się o nim odzywać. Kmicic mu tego nie daruje, nie taki to człowiek, on się i naradziwiła, porwie. Wszystkich żołnierzów książę koniuszy pohańbił, rzuciwszy na jednego taką hańbę. Kmicic swawolnik, i okrutnik, ale nie parrycyda. Pomści on się, pomści. My go pierwej pomścimy. Skoro jaś wielmożny pan powagą za niego ręczy, to tak musiało być. Tak było, rzekł Hetman. Zdrowie hetmańskie! I niewiele brakłoby i kmicicowego zdrowia nie wypito. Lecz co prawda odzywały się bardzo gwałtowne głosy i przeciw, zwłaszcza między dawnymi oficerami radziwiłłowskimi. Słysząc je, Hetman rzekł. A wiecie, wasz mościowie, skąd miłów kmicic do głowy przyszedł? Oto Babinicz, goniec królewski, wielce jest do niego podobny. Sam się w pierwszej chwili omyliłem. Tu pan Zapiecha począł surowiej nieco spoglądać i mówić z większą powagą. Choćby tu sam Kmicic przyjechał, to ponieważ się nawrócił, ponieważ świętego miejsca z niezmierną odwagą bronił, potrafiłbym go moją hetmańską powagą osłonić. Proszę zatem wasz mościów, by mi tu żadne hałasy z przyczyny owego przybysza nie powstały. Proszę pamiętać... Że on tu z ramienia króla i Hanowego przyjechał, a zwłaszcza polecam to ichmość panom rotmistrzom z pospolitego ruszenia, bo tam o dyscyplinę trudniej. Gdy pan Zapiecha mówił w ten sposób, jeden pan zagłoba uśmielał się bywało pobrukiwać pod nosem, wszyscy inni siedzieli jak trusie. Tak też siedzieli i teraz, ale gdy twarz hetmańska poweselała znowu, rozradowały się i inne. Kielichy gęsto krążące dopełniały miary wesołości, i całe miasto grzmiało do rana, aż ściany domostw dygotały w posadach, a dym wystrzałów wiwatowych przysłonił je całe, jakoby po bitwie. Nazajutrz rankiem wysłał pan zapiecha Anusie do Grodna z panem Kotczycem. W Grodnie, z którego Chowański był się już dawno usunął, rezydowała wojewodzińska rodzina. Biedna Anusia, której piękny babinicz nieco w głowie zawrócił, żegnała się z nim bardzo czule, ale on się trzymał ostro i dopiero na samym odjezdnym rzekł jej: Żeby nie jedno licho, które w sercu jako ciernik siedzi, to bym się był pewnie waćpannie na umor rozkochał. Anusia pomyślała sobie, że nie masz takiej drżazni, której by nie można było przy cierpliwości igiełką wydłubać, lecz że i bała się trochę tego babinicza, więc nie rzekła nic. Westchnęła cicho i odjechała. Rozdział 37. Tydzień jeszcze po odjeździe Anusi z Kotczycem stał obóz sapierzyński w Białej. Kmicic z tatary odkomenderowany do pobliskiego Rokitna odpoczywał także, bo trzeba było konie odpaść po długiej podróży. Przyjechał też do Białej dziedzic jej książę kraj czy Michał Kazimierz radziwił. Pan potężny z linii nieświeckiej, o której mówiono, że po samych kiszkach odziedziczyła siedemdziesiąt miast i czterysta wsi. Ten w niczym nie był do swoich birżańskich krewniaków podobny, nie mniej może od nich ambitny, lecz różny wiarą, gorliwy patriota i stronnik prawego króla. Całą duszą przystał do Konfederacji Tyszowieckiej i jak mógł ją podsycał. Olbrzymie jego posiadłości były wprawdzie silnie przez ostatnią z hiperborejczykami wojnę zniszczone, lecz zawsze stał jeszcze na czele sił znacznych i niemałą hetmanowi przywiódł pomoc. Nie tyle jednak liczba jego żołnierzy mogła na szali wojennej zaważyć, jak to, że tu Radziwił stawał przeciw Radziwiłowi w ten sposób bowiem odjęte były Bogusławowi ostatnie pozory prawości. I postępki jego jawnym charakterem najazdu i zdrady okryte. Dlatego też pan Sapiecha z radością ujrzał w swym obozie księcia krajczego. Był już teraz pewny, że zwycięży Bogusława, bo i potęgą wiele go przewyższał, lecz zwyczajem swym plany obmyślał zwolna, zastanawiał się, rozważał i na narady oficerów wzywał. Bywał na tych naradach i pan Kmicic. Tak on znienawidził imię Radziwiłowskie, że na pierwszy widok księcia Michała zatrząsł się ze zgrozy i złości. Lecz Michał umiał sobie ludzi jednać samą twarzą, na której piękność szła ze słodyczą w parze, przy tym wielkie jego przymioty, ciężkie dni, które niedawno przebył, broniąc kraju od zautareńki i srebrnego, miłość prawdziwa do ojczyzny i króla, wszystko to czyniło go jednym z najzaczniejszych kawalerów swego czasu. Sama obecność jego w obozie sapiechy, współzawodnika domu Radziwiłłowskiego, świadczyła, jak dalece młode książątko umie prywatę dla rzeczy publicznej poświęcić. Kto go znał, pokochać musiał. Temu uczuciu, mimo pierwszego wstrętu, nie mógł się oprzeć i zapalczywy pan Andrzej. Ostatecznie jednak skaptował sobie jego serce książę swymi radami. Radził bowiem, żeby czasu nie tracąc, nie tylko przeciw Bogusławowi ruszać, ale w żadne układ nie wchodząc, natychmiast nań uderzyć, nie dać mu odzyskać zamków, nie dać mu odetchnienia, spoczynku, wojować jego własnym sposobem. W takiej rezolucji widział książę zwycięstwo szybkie i pewne. Nie może być, żeby też i Karol Gustaw się nie ruszył, musimy więc jego jak najprędzej mieć wolne, aby Czarnieckiemu z pomocą spieszyć. Tego samego zdania był Kmicic, który już trzeciego dnia musiał walczyć z dawnymi nałogami samowoli, aby bez komendy nie pójść naprzód. Lecz sapiecha lubił działać na pewno bał się każdego nierozważnego kroku, więc postanowił czekać na dokładniejsze wiadomości. I hetman, hetman miał również swoje powody. Zapowiedziana wyprawa Bogusława na Podlasie mogła być tylko podstępem i grą wojenną. Może to była wyprawa udana. Przedsięwzięta na czele sił lada jakich w tym celu, aby połączenia wojsk sapierzyńskich z koronnymi nie dopuścić. Będzie się tedy Bogusław przed sapiechą wymykał, nigdzie bitwy nie przyjmując, byle ma a Karol Gustaw z elektorem uderzą przez ten czas na Czarnieckiego, zgniotą go przeważającą potęgą, ruszą na samego króla i z duszą dzieło poczynającej się obrony, stworzone przez świetny przykład Częstochowy. Zapiecha był nie tylko wodzem, ale i statystą. Racje swoje wykładał zaś na naradach potężnie, że sam Kmicic musiał się na nie w duszy zgodzić. Przede wszystkim należało wiedzieć, czego się trzymać. Gdyby się okazało, że najazd Bogusławowy jest tylko grą, to wystarczyłoby zostawić przeciw niemu kilka chorągwi, z całą zaś siłą ruszać co pary w koniach ku czarnieckiemu i głównej nieprzyjacielskiej potędze. Kilka zaś lub nawet więcej chorągwi mógł śmiało pan Hetman zostawić, bo nie wszystkie jego siły stały w okolicy Białej. Młody pan Krzysztof, czyli tak zwany Krzysztofek Zapiecha, stał z dwoma lekkimi chorągwiami i regimentem piechoty w Janowie. Chorotkiewicz kręcił się w pobliżu Tykocina, mając pod sobą pół regimentu dragonii bardzo ćwiczonej i do pięciuset wolentarzy Oprócz petychorskiej, chorągwi imienia swego wojewody. Prócz tego w Białym Stoku stały łanowe piechoty. Sił tych starczyłoby aż nadto do oporu Bogusławowi, jeżeli więcej nad kilkaset koni nie liczył. Porozsyłał więc przezornych hetman gońców na wszystkie strony i czekał wiadomości. Aż przyszły wreszcie wieści, lecz do gromów podobne. I tym podobniejsze, że przez szczególny zbieg okoliczności uderzyły wszystkie jednego wieczora. Na zamku bialskim odbywała się właśnie narada, gdy wszedł oficer ordynansowy i oddał jakieś pismo Hetmanowi. Zaledwie wojewoda rzucił na nie okiem, gdy zalterował się na twarzy i rzekł obecnym. Krewniak mój, zniesion do szczętu wianowie, przez samego bogusława, ledwie sam zdrowie wyniósł. Nastała chwila milczenia, którą przerwał dopiero sam Hetman. List jest pisany z Brańska w ucieczce i konfuzji, rzekł. Dlatego nie masz w nim ni słowa o potędze Bogusława. Myślę, że musiała być dość znaczną, skoro dwie chorągwie i regiment piechoty do szczętu jako czytam zostały zniesione. Być jednak może iż książę Bogusław zeszedł ich niespodzianie. Pewności to pismo nie daje. Panie hetmanie, rzekł na to książę Michał. Pewien jestem, że Bogusław chce całe Podlasie zagarnąć, by je w udzielne władanie albo w lenno przy układach dostać. Dlatego niezawodnie nadszedł z tak potęgą, jaką mógł tylko zebrać. Godzi się supozycję dowodami poprzeć mości książę? Innych dowodów nie mam, jeno znajomość Bogusława. Nie o Szwedów ani o Brandenburczyków mu chodzi, jeno o siebie samego. Wojownik to jest niepospolity, który dufa w swą szczęśliwą gwiazdę. Prowincję chce pozyskać, Janusza pomścić, sławą się okryć, a do tego potęgę odpowiednią musi mieć i ma. Dlatego nagle trzeba na niego nastąpić, inaczej on na nas nastąpi. Do wszystkiego błogosławieństwo Boże niezbędne, rzekł Oskierko, a błogosławieństwo przy nas. Jaś niewielmożny, panie Hetmanie, rzekł Kwicic, wieści potrzeba. Spuśćcie, że mnie zesmyczy z moimi tatary, a ja wam wieści przywiozę. Oskierko, który był przypuszczony do tajemnicy wiedział, kto to jest babinicz, zaraz ją, zdanie jego, mocno popierać. — Boga mi, to jest arcyprzednia myśl. Takiego tam kawalera i takiego wojska trzeba, jeżeli tylko konie wypoczęte. Tłoskierko przerwał, bo oficer ordynansowy znów wszedł do komnaty. — Jaśnie, wielmożny panie Hetmanie, — rzekł. — Jest dwóch żołnierzów z Chorotkiewiczowej Chorągwi, którzy się do osoby waszej wielmożności dobijają. — Bogu, chwała! — rzekł pan Zapiecha, uderzywszy się rękoma po kolanach. Będą i wiadomości, puszczaj! Po chwili weszło dwóch petychorców, obdartych i zabłoconych. Od Chorotkiewicza? – spytał sapiecha. Tak jest. Gdzie on teraz? Zabit, a jeżeli nie zabi, to nie wiemy gdzie jest. Wojewoda wstał, lecz usiadł i zaraz począł badać spokojnie. Gdzie chorągiew? Zniesiona przez księcia Bogusława? Siła zginęło? W pień nas wycięto, może kilku ostało, których włyka, jak nas wzięto. Są tacy, którzy mówią, że i pułkownik uszedł, ale że ranny to sam widziałem. My z niewoli uciekli. Gdzie was napadnięto? Pod Tykocinem. Czemuście się za mury nie schronili w sile nie będąc? Tykocin wzięty. Hetman przysłonił dłoni oczy, po czym ją wodzić nią po czole. Siła przy błogosławie ludzi jest. Jazdy na cztery tysiące, prócz piechoty i armat. Piechoty bardzo moderowane. Jazda ruszyła naprzód, prowadząc nas ze sobą, aleśmy się wyrwali szczęśliwie. Skądeście uciekli? Z Drohiczyna. Sapiecha otworzył szeroko oczy. W mości towarzyszu, tyś pijany. Jakżeby już do Drohiczyna Bogusław mógł dojść, kiedy was zniósł? Dwa tygodnie temu. jest w Drohiczynie? Podjazdy jego są. On sam w tyle ostał, bo tam jakiś konwój ułapion, którym pan Kotczyc prowadził. Pannę Bożą Bohatą prowadził, zakrzyknął pan Kmicic. I nastało milczenie dłuższe niż poprzednio. Nikt nie zabierał głosu. Tak nagłe powodzenie bogosławowe zmieszało oficerów niepomiernie. Wszyscy też myśleli w duchu, że winien tu pan hetman przez swe kunktatorstwo, lecz nikt nie śmiał. Odezwać się o tym głośno. Zapiecha zaś czuł, że czynił co należało i postępował roztropnie, więc też ochłonął pierwszy z wrażenia. Wyprawił skinieniem ręki owych towarzyszów, następnie rzekł: Wszystko to są zwykłe przygody wojenne, które nie powinny nikogo konfundować. Mości panowie, nie mniemajcie, abyśmy jakąś klęskę już ponieśli. Szkoda tamtych korąg, i prawda? Ale stokroć większa mogłaby się stać szkoda ojczyźnie, gdyby Bogusław w dalekie województwo nas odciągnął. Idzie ku nam, jako gościnni gospodarze, wyjdzie mu naprzeciw. Tu zwrócił się do pułkowników. Wedle moich rozkazów, wszyscy powinni być gotowi do wyruszenia. Są gotowi, rzekł Oskierko. Jeno, konie kiełzna ci wsiadanego trąbić. Dziś jeszcze otrąbić. Ruszamy jutro o zorzy, nie mieszkając. Pan Babinicz skoczy naprzód z Tatary i języka jak najśpieszniej nam ułowi. Kmicic ledwo usłyszał, już był za drzwiami, a chwilę później pędził, co koń wyskoczy ko, ku rokitnu. A pan Sapiecha również dłużej nie zwłóczył Noc jeszcze była, gdy trąby ozwały się przeciągłe, po czym jazda i piechota zaczęły wysypywać się w pole. Za nimi pociągnął się długi szereg wozów skrzypiących. Pierwsze blaski dzienne odbiły się w rurach muszkietów i na grotach dzid I szedł regiment za regimentem, chorągiew za chorągwią bardzo sprawnie. Jazda pośpiewywała godzinki, a konie parskały raźno w rannym chłodzie, z czego żołnierze zaraz wróżyli sobie pewne zwycięstwo. Serca pełne było otuchy, bo to już wiedziało się z doświadczenia, że pan sapiecha rozmyśla, głową kręci, na obie strony każde przedsięwzięcie waży, ale gdy zaś przed się co weźmie to dokona, a gdy ruszy to bije. W Rokitnie już i legowiska po Tatarach ostygły. Poszli jeszcze wczoraj na noc i musieli być już daleko. Uderzyło to pana sapiechę, że po drodze trudno się było o nich dopytać, chociaż oddział liczący z wolentarzami do kilkuset ludzi nie mógł przejść niedostrzeżony. Oficerowie, co doświadczeni, bardzo podziwiali ten pochód i pana Babilicza, że tak prowadzić umiał. Jak wilk łozami idzie, jak wilku kąsi, mówiono, praktyk to jakiś zawołany. A pan Oskierko, który, jako się rzekło, wiedział, kto jest babinicz, mówił do pana Sapiechy. Niedarmo Chowański cenę na jego głowę nakładał. Bóg da Wiktorię, komu zechce, ale to pewna, że Bogusławowi wkrótce się wojna z nami uprzykrzy. Szkoda jeno, że babinicz jakoby w wodę wpadł, odpowiadał Hetman. Istotnie upłynęło trzy dni bez żadnej wiadomości. Główne siły sapierzyńskie doszły do Drochiczyna, przeszły Bóg i nie znalazły nieprzyjaciela przed sobą. Hetman począł się niepokoić. Wedle zeznań petychorców, podjazdy bogusławowe doszły właśnie już do Drochiczyna. Widoczne więc było, że Bogusław postanowił cofnąć się. Ale co znaczyło to cofanie? Czy Bogusław dowiedział się o przeważnych siłach sapierzyńskich i nie śmiał mierzyć się z nimi? Czy też pragnął odciągnąć hetmana daleko na północ, aby ułatwić królowi szwedzkiemu napad na Czarnieckiego i hetmanów koronnych? Babinicz powinien był już zachwycić języka i dać znać hetmanowi. Zeznania petychorców, co do liczby wojsk bogusławowych mogły być błędne, należało zatem mieć jak najprędzej dokładną o niej relację. Tymczasem upłynęło jeszcze dni pięć, a Babinicz nie dawał znać o sobie. Przychodziła wiosna. Dnie stawały się coraz cieplejsze, śniegi tajały. Okolica pokrywała się wodą, pod którą drzemały grząskie błota, utrudniające niesłychanie pochód. Większą część armat i wozów musiał Hetman zostawić jeszcze w Drohiczynie i iść dalej komunikiem. Stąd niewygody wielkiej szemrania, zwłaszcza pomiędzy pospolitym ruszeniem. W Brańsku trafiono na takie roztopy, że jej piechota nie mogła postępować dalej. Hetman zagarniał konie po drodze u chłopów i drobnej szlachty i sadzał na nie muszkietników. Innych brała lekka jazda, lecz już za daleko się posunięto i Hetman rozumiał, że jedno tylko pozostaje, to jest iść jak najprędzej. Bogusław cofał się ciągle. Po drodze trafiano ustawicznie na jego ślady, na spalone gdzieniegdzie wsie, na trupy ludzkie wiszące po drzewach. Szlachta drobna, miejscowa przyjeżdżała z wiadomościami co chwila do sapierzyńskiego obozu, lecz prawda ginęła jako zwykle w sprzecznych zeznaniach. Ten widział jedną chorągiew i bożył się, że książę nie ma więcej wojska. Ten widział dwie, ów trzy, ów potęgę, która w pochodzie mile zajmowała. Słowem, były to bajki, jakie zwykle opowiadają ludzie nieznający się na wojsku i wojennym rzemiośle. Widziano też tu i ówdzie Tatarów, lecz właśnie wieści o nich wydawały się najnieprawdopodobniejsze. Opowiadano bowiem, że ich widziano nie za wojskiem, ale przed wojskiem książęcym idących naprzód. Pan Zapiecha sapał gniewnie, gdy kto przy nim Babinicza wspomniał i mówił do Oskierki: Przechwaliliście go. W złą godzinę odesłałem Wołodyjowskiego, bo gdyby on tu był, dawno bym miał tyle języków, ile bym sam zechciał. A to jest wicher albo i gorzej. Kto go wie, może i naprawdę do Bogu sława przystał i w przedniej straży idzie? Oskierko sam nie wiedział, co sądzić. Tymczasem upłynął znów tydzień. Wojsko przyszło do Białego Stoku. Było to w południe. W Dwie godziny później przednie straże dały znać, że jakowyś oddział się zbliża. Może Babinicz? zakrzyknął Hetman. Damże mu paternoster? Lecz nie był to sam Babinicz. W obozie jednak powstał taki ruch za przybyciem owego oddziału, że pan Zapiecha wyszedł obaczyć, co się dzieje. Tymczasem towarzysze z podróżnych chorągwi nadlatywali, krzycząc: Od Babinicza, jeńcy! Cała kupa siłu, siła ludzi naszarpał! Jakoż ujrzał pan Hetman kilkudziesięciu dzikich jeźdźców na wychudłych i po szerszeniałych koniach Otaczali oni blisko trzystu ludzi Ze skrępowanymi rękoma Bijąc ich batogami z surowca Jeńcy straszliwy Przedstawiali widok Były to raczej cienie ludzkie niż ludzie Odarci, półnadzy, wychudzeni Także kości sterczały im przez skórę Pokrwawieni Szli na półżywi Obojętni na wszystko Nawet na świst surowca, który przecinał im skóry I na dzikie wrzaski tatarskie co to za ludzie? Spytał hetman. Wojsko bogusławowe, odrzekł jeden z kmicicowych wolentarzy, który jeńców wraz z tatarami doprowadzał. A wyście ich skąd tylu nabrali? Blisko połowa jeszcze nam w drodze od fatygi padła. Wtem zbliżył się starszy tatar, jakoby wachmistrz ordyński, uderzywszy czołem, oddał panu sapierze pismo kmicicowe. Hetman nie czekając złamał pieczęć i począł czytać głośno. Jaśnie, wielmożny panie hetmanie, i żem wieści ni języków dotąd nie przysyłał, to dlatego żem w przodku, nie po zadzie wojsk księcia bogusławowych szedł i chciałem się większą kupą przysłużyć. Hetman przerwał czytanie. To diabeł rzekł. Zamiast iść za księciem, to on przed księcia się wysforował. Niechże go kule biją dodał półgłosem pan oskierko. Hetman czytał. Bo chociaż niebezpieczna to była impreza, gdyż podjazdy szeroko szły, wszelako dwa zniósł uszy i nikogo nie żywiąc, w przodek się wydostałem, od, od czego wielka księcia napadła konfuzja, albowiem zaraz począł suponować, iż jest otoczony i jako w potrzask lezie. To dlatego to niespodziane cofanie się, zawołał hetman diabeł, czysty diabeł. Lecz czytał coraz ciekawiej. Książę, nie rozumiejąc, co się stało, ją głowę tracić i podjazd za podjazdem wysyłał, któreśmy też znacznie szarpali, iż żaden w tej samej liczbie nie wracał. Idąc zaś w przodku, wiwendę przejmowałem, groblem rozkopywał i mosty psuł, tak iż z wielką fatygą postępować się mogli, nie śpiąc, nie jedząc, dnia i nocy bezpiecznej nie mając. Z obozu nie mogli się wychylić, bordyńcy bo nieostrożnych chwytali. Co się za obóz zdrzymnął, to mu złozy okrutnie wyli. Oni zaś myśląc, że wielkie wojsko na nich następuje przez całe noce w gotowości stać musieli. Czym książę do znacznej desperacji przywiedzion, nie wie, co ma począć, gdzie iść i jako się obrócić. Dlatego rychle nań następować trzeba, póki terror nie przejdzie. Wojska ma sześć tysięcy, ale blisko tysiąca stradał. Konie mu padają. Rajtaria dobra. Piechoty słuszne, Bóg jednak dał, iż to z dnia na dzień topnieje, a byle nasze wojska ich dosięgły, to się rozlecą. Karoce książęce, część kredensu i rzeczy zacnych w Białym Stoku zachwyciłem z dwiema armatami, alem co większe potopić musiał. Książę zdrajca od ustawicznej cholery silnie zachorzał i ledwie na koniu siedzieć może. Febris nie opuszcza go dniem i nocą. Panna Bożobohata zagarnięta, ale chorym będąc na cno, to jej nastawać nie może. Wieści takowej i konfekcje o desperacji od jeńców powziąłem, których moi tatarzy przypiekali i którzy byle ich jeszcze raz przypiec, prawdę powtórzyć są gotowi. Za czym służby moje pokornie, jaśnie Wielmożnego mu panu i hetmanowi Memon polecając, — O przebaczenie, jeśli w czymś pobłądził, proszę. Ordyńcy dobrzy pachołkowie i widząc siła zdobyczy okrutnie służą. — Jaśnie wielmożny panie — rzekł Oskierko. — Już wasza wielmożność pewnie mniej żałuje, że Wołodyjowskiego tu nie masz, bo i ten temu wcielonemu diabłu nie wyrówna. — To są zdumiewające rzeczy — rzekł, biorąc się za głowę pan Zapiecha. — A nie, on? To ambitna sztuka. Oni księciu wojewodzie Wileńskiemu prawdę w oczy gadał, ani dybając, czy mu miło słuchać, czy niemiło. Ot ten sam proceder co z Chowańskim. Jeno Chowański miał piętnaście razy więcej wojska. Jeśli to prawda, to trzeba następować jako najprędzej rzekł zapiecha. Póki się książę nie opamięta. Ruszajmy na miły Bóg. Tamten mu groble rozkopuje, to i dognamy. Tymczasem jeńcy, których tatarzy w kupie przed Hetmanem trzymali, poczęli, widząc przed sobą Hetmana, jęczeć, płakać, nędzę swoją okazywać i różnymi językami litości wzywać. Byli bowiem między nimi Szwedzi, Niemcy i przyboczni Bogusławowi Szkoci. Pan zapiecha odjął ich tatarom, jeść, dać kazał i konfesaty bez przypiekania prowadzić. Zeznania potwierdziły prawdę słów kmicicowych. Więc wszystkie wojska sapierzyńskie ruszyły z wielkim impetem naprzód. Rozdział 38. Następna relacja Kmicicowa przyszła z Sokółki i brzmiała krótko: Książę, aby wojska nasze omylić, symulował pochód ku Szczuczyczynowi, dokąd podjazd wysłał. Sam z główną siłą poszedł do Janowa i tam posiłki w piechocie otrzymał, które kapitan Kyric przyprowadził. 800 ludzi dobrych. Od nas ognie książęce widać. W janowie mają tydzień wypocząć. Jeńcy mówią, że i bitwę przyjąć gotów. Febra trzęsie go ciągle. Po odebraniu tej relacji pan sapiecha, zostawiwszy resztę wozów i armat, ruszył komunikiem do Sokółki i na koniec dwa wojska stanęły sobie oko w oko. Przewidywano też, że bitwa jest nieuchronną, gdyż jedni nie mogli już dłużej uciekać, drudzy gonić. Tymczasem, jako zapaśnicy, którzy po długiej gonitwie mają się chwycić za bary, leżeli naprzeciw siebie, łapiąc powietrze w zadeszane gardziele i odpoczywali. Pan Hetman, gdy ujrzał Kmicica, chwycił go w ramiona i rzekł – Już mi gniewno było na ciebie, żeś tak długo znać o sobie nie dawał, ale widzę, żeś więcej sprawił, niż się spodziewać mogłem i da Bóg wiktorię – Twoja, nie moja będzie zasługa. Szedłeś jako Anioł Stróż za Bogosławem. Kmicicowi złowrogie światła zabłysły w oczach. Jeśli m'u Aniołem Stróżem, to i przy skonaniu jego być muszę. Bóg tym rozrządzi, rzekł poważnie Hetman. Ale chcesz, aby Cię błogosławił, to ścigaj nieprzyjaciela Ojczyzny, nie prywatnego. Kmicic skłonił się w milczeniu, ale nie znać było, aby piękne słowa hetmańskie wywarły na niej jakiekolwiek wrażenie. Twarz jego wyrażała nieubłaganą nienawiść i ty była groźniejsza, że trudy pościgu za bogusławem wychudziły ją jeszcze więcej. Dawniej w tym obliczu malowała się jeno odwaga i zuchwała płochość. Teraz stało się surowym i zarazem zawziętym. Łatwo zgadłeś, że komu ten człowiek zapisał w duszy zemstę, ten winien się strzec, choćby był radziwiłem. Jakoż mścił się już straszliwie. Usługi w tej wojnie oddał istotnie olbrzymie. Wysforowawszy się przed Bogusława, zbił go z tropu, pomylił jego rachuby, wpoił weń przekonanie, iż jest otoczony i do cofania się przymusił. Dalej szedł przed nim dzień i noc. Podjazdy znosił, dla jeńców był bez miłosierdzia. W Siemiatyczach, w Bockach, w Orlej i koło Bielska napadł głuchą nocą na cały obóz. W Wojskach, niedaleko zabudowa, w szczerych Radziwiłowskich ziemiach. Wpadł jak ślepy huragan na samą kwaterę książęcą, tak iż Bogusław, który właśnie był do obiadu zasiadł, o żywcem nie wpadł w jego ręce i tylko dzięki panu Sakowiczowi podkomorzemu Ośmiańskiemu wyniósł głowę zdrową. Pod Białym Stokiem kmicic porwał karoce i kredensy bogusławowe. Wojsko jego znużył, rozprzęgł, ogłodził. Wyborne piechoty niemieckie i rajtarie szwedzkie, które Bogusław z sobą przywiódł, wracały do idących kościotrupów podobne w obłędzie, w przerażeniu, w bezsenności. Wściekłe wycie tatarów i wolentarzy kmiedzicowych rozlegało się przed nimi, z boków, z przodu, z tyłu. Zaledwie strudzony żołnierz oczy przymknął, gdy musiał chwytać za broń. Im dalej, tym było gorzej. Drobna szlachta zamieszkująca owe okolice, łączyła się z tatary, po trochu z nienawiści do birżańskich radziwiłów, po trochu ze strachu przed Kmicicem, bo opornych karał bez miary. Więc siły jego rosły, bogusławowe topniały. Do tego sam Bogusław istotnie był chory, a chociaż w sercu tego człowieka nigdy troska nie zagnieździła się na długo, i choć astrologowie, którym wierzył ślepo, przepowiedzieli mu w prusach, Iż osoby jego nic złego w tej wyprawie nie spotka, przecież ambicja jego jako wodza cierpiała nieraz srodze. On, którego imię jako wodza powtarzano z podziwem w Niderlandach, nad Renem i we Francji, bity był w tych zapadłych lasach przez niewidzialnego nieprzyjaciela codziennie i bez bitwy zwyciężony. Była przy tym w tym pościgu taka niezwykła zawziętość i przechodząca zwykłą wojenną miarę natarczywość, że Bogusław z wrodzoną sobie bystrością odgadł po kilku dniach, że ściga go jakiś nieubłagany wróg osobisty. Dowiedział się łatwo nazwiska Babinicz, bo powtarzała je cała okolica, ale nazwisko obce było mu. Niemniej rad był poznać osobę i przez drogę w czasie pościgu urządzał dziesiątki i set, setki zasadzek. Zawsze na próżno. Babinicz umiał ominąć potrzask i zadawał klęskę tam, gdzie go się najmniej spodziewano. Aż wreszcie oba wojska stoczyły się w okolicy Sokółki. Bogusław znalazł tam istotne posiłki pod wodzą von Kyrica, który, nie wiedząc poprzednio, gdzie książę się obraca, zaszedł do Janowa. Tam też miał się rozstrzygnąć los bogusławowej wyprawy. Kmicic pozamykał szczelnie wszystkie drogi wiodące z Janowa do Sokółki, Koryczyna, Kuźnicy i Suchowola. Okoliczne lasy, łozy i chaszcze zajmowali Tatarzy. List nie mógł przejść, żaden wóz z żywnością dojść. Samemu więc Bogusławowi pilno było do bitwy, póki jego wojska ostatniego Janowskiego Suchara nie zjedzą. Lecz jako człowiek bystry i wszelakich intryk świadomy, postanowił próbować wpierw układów. Nie wiedział jeszcze, że pan Sapiecha w tego rodzaju praktykach o wiele go rozumem i biegłością przenosił. Przyjechał więc do Sokółki od imienia Bogusława pan Sakowicz, podkomorzy i starosta oszmiański, dworzanin jego i przyjaciel osobisty. Przywiózł on ze sobą listy i moc zawarcia pokoju. Ów pan Sakowicz, człowiek możny, który później do senatorskich godności doszedł, bo został wojewodą smoleńskim i podskarbiem Wielkiego Księstwa, był tymczasem jednym ze słynniejszych kawalerów na Litwie, a słynął zarówno z męstwa, jak i z urody. Wzrostu średniego, włos na głowie i brwiach miał czarny, jako skrzydło krucze. Oczy zaśmiał, bladoniebieskie, patrzące z dziwną i niewypowiedzianą zuchwałością, także Bogusław mawiał o nim, iż oczyma jakby, jakoby obuszkiem uderza. Nosił się z cudzoziemska, który strój z podróży, odbywanych wraz z Bogusławem przywiózł. Mówił on prawie wszystkimi językami, w bitwie zaś rzucał się w największy wir tak szalenie, iż go pomiędzy przyjaciółmi straceńcem nazywano lecz dzięki olbrzymiej sile i przytomności wychodził zawsze cało. Opowiadano o nim, że karoce w biegu, chwyciwszy za tylne koła, zatrzymywał. Pić mógł bez miary, połykał kwartkę śliwek na wódce, po czym był tak trzeźwy, jakby nic w usta nie brał. Z ludźmi nieużyty, dumny, zaczepny, w bogusławowym ręku miękł jak wosk. Obyczaje miał polerowne i chociażby na pokojach królewskich umiał się znaleźć, ale przy tym jakąś dzikość w duszy, która wybuchała od czasu do czasu jak płomień. Był to raczej kompanion niż sługa księcia Bogusława. Bogusław, który naprawdę nikogo nigdy w życiu nie kochał, miał niezwalczoną słabość dla tego człowieka. Z natury skąpy wielce, dla jednego Sakowicza był hojny. Wpływami swoimi wyniósł go na podkomorstwo i udarował starostwem ośmiańskim. Po każdej bitwie pierwszym jego pytaniem było, gdzie Sakowicz i czyli jakiego szwanku nie poniósł? Na radach jego siła polegał, a używał go zarówno w wojnie, jak i do układów, w których śmiałość, a nawet bezczelna pana starosty postać oszmiańskiego wielce bywała skuteczna. Teraz wysłał go do sapiechy. Lecz misja była trudna. Naprzód, że łatwo mogło paść na starostę posądzenie iż tylko na przeszpiegi i tylko dla obejrzenia Sapierzyńskich wojsk przyjechał. Powtórę, że poseł wiele miał do żądania, nic do ofiarowania. Na szczęście pan Sakowicz nie byle czym się tropił. Wszedł więc jak zwycięzca, który przyjeżdża dyktować warunki zwyciężonemu i zaraz uderzył swymi bladymi oczyma w pana Sapiechę. Pan Sapiecha, widząc ową butę, uśmiechnął się jeno na wpół z politowaniem. Każdy człowiek śmiałością i zuchwalstwem wielce może imponować, lecz ludziom pewnej miary. Hetman zaś wyższy był nad miarę pana Sakowicza. — Pan mój, książę na birżach i dubinkach, koniuszy wielkiego księstwa i wódz naczelny wojsk jego książęcej mości, wysokości elektora, — rzekł Sakowicz, — przysyła mnie z pokłonem i zapytaniem o zdrowie waszej dostojności. – Podziękuj wasz mość, księciu, i powiedz, żeś mnie zdrowym widział. Mam tu i pismo do waszej dostojności. Zapiecha wziął list, otworzył dość niedbale, przeczytał i rzekł. – Szkoda czasu. Nie mogę wymiarkować, o co księciu chodzi. – Poddajecie się, li? Czy też chcecie szczęścia popróbować? Sakowicz udał zdumienie. – Czy my się poddajemy? mam że książę to właśnie w liście owym proponuje waszej dostojności – a żebyś się wasza dostojność poddał przynajmniej moje instrukcje, zapiecha przerwał. O właściwych instrukcjach pomówimy później. Mój panie Sakowicz, gonimy za wami blisko 30 mil jako ogary za zającem. Czyż waść słyszał kiedy, by zając poddanie się ogarom proponował? Odebraliśmy posiłki. Fonkic z 800 ludzi, reszta tak fatigati, że się przed bitwą pokładą. Powiem właści, co powtarzał Chmielnicki. Szkoda choworyty. Elektor z całą potęgą stanie za nas. O to dobrze, nie będę go potrzebował daleko szukać, bo właśnie chcę go spytać, jakim to prawem posyła wojsko w granice Rzeczypospolitej, której jest lennikiem do wierności zobowiązanym. Prawem mocniejszego. Może w prusiech takie prawa egzystują u nas nie. Wreszcie, jeśliście mocniejsi, dawajcie pole. Dawno by książę na Waszą Dostojność nastąpił, gdyby nie to, że mu krwi swojackiej szkoda. Bodaj mu pierwej było szkoda. Dziwi się też książe zawziętości sapiechów na dom radziwiłowski, że Wasza Dostojność dla prywatnej zemsty nie wahasz się oczyzny krwią oblewać. Tu! zakrzyknął kmicic, słuchający za krzesłem hetmańskim rozmowy. Wasakowicz wstał, podszedł ku niemu i uderzył go oczyma. Lecz trafił swój na swego albo na lepszego i w oczach Micica znalazł starosta taką odpowiedź, że wzrok spuścił ku ziemi. Hetman brwi zmarszczył. Siadaj, panie Sakowicz. A waść tam cicho, po czym rzekł. Sumienie prawdę mówi, a gęba ją pożuje i kłamstwo na świat wyplunie. Ten, który z obcymi wojskami napada kraj, krzywdę zarzuca temu, który go broni. Bóg to słyszy, a niebieski kronikarz zapisuje – przez nienawiść zapierzyńską do Radziwiłów zgorzał książę wojewoda wileński Zdrajców nie Radziwiłów nienawidzę a najlepszy dowód że książę Krajczy Radziwił jest w moim obozie mów waść czego chcesz Wasza dostojność powiem co mam w sercu nienawidzi ten który z skrytych zbójców nasyła Z kolei zdumiał się pan sapiecha Ja zbójców na księcia Bogusława nasyłam Zakowicz Utkwił straszne oczy w hetmanie i rzekł dobitnie. Tak jest. Właści oszalałeś. Onegdaj złapano za janowym człeka zbuja, który już raz do zamachu na życie książęce należał. Tortury sprawią, iż powie, kto go wysłał. Nastąpiła chwila ciszy. Lecz w tej ciszy usłyszał pan piecha, jak kmicic, stojący za nim, powtórzył dwakroć przez zaciśnięte wargi: Gorze, gorze. Bóg mnie osądzi. Odparł z prawdziwie senatorską powagą hetman. Wać panu, ani twojemu księciu nie będę się usprawiedliwiał, boście mi na sędziów stworzeni. Ale waść, zamiast marudzić, gadaj po prostu z czymeś przyjechał i jakie książę kondycje podaje. Książę pan mój zniósł Chorodkiewicza, poraził pana Krzysztofa Sapiechę, odebrał ty kocin, dlatego słusznie za zwycięzcę podawać się może i korzyści znacznych żądać żałując jednak rozlewu krwi chrześcijańskiej, pragnie w pokoju do Prus odejść, nic więcej nie wymagając, jak żeby mu po zamkach prezydia swoje wolno było zostawić. Wzięliśmy też i jeńców niemało, między którymi są znaczni oficjerowie, nie licząc panny Bożobohatej Krasieńskiej, która już do Taurogów została odesłana. Ci mogą być w Rumel wymienieni. Waść się zwycięstwami nie hełp. Bo oto moja przednia straż, której tu obecny pan babinisz przewodził, przez trzydzieści mil was parła, przed którą uciekając straciliście dwa razy tyle jeńców, ileście ich poprzednio wzięli. Straciliście wozy, armaty, kredensy. Wojsko znużone z głodu wam pada, nie macie co jeść, nie wiecie gdzie się obrócić. Waść widziałeś moje wojsko. Nie kazałem ci umyślnie oczu wiązać, abyś mógł rozpoznać, jeżeli mierzyć się z nami możecie. Co się owej panny tyczy, nie pod moją ona opieką, ale pana Zamojskiego i księżnej Gryzeldy Wiśniowieckiej. Z nimi to policzy się, książe, krzywdę jej czyniąc. Waść, zaś gadaj, co jeszcze masz do powiedzenia, mów mądrze, bo inaczej każe zaraz panu Babiniczowi następować. Zakowi zamiast odpowiedzieć zwrócił się do pana Kmicica. To ty, waść, nas tak dojeżdżał w drodze? Musiałeś u Kmicica zbujewski proceder praktykować. Miarkujcie po własnej skórze, czyli im dobrze praktykował? Hetman znów z brwi zmarszczył. Nic tu po tobie, rzekł do Sakowicza, Możesz jechać. Wasza dostojność daj mi przynajmniej pismo do księcia pana. Niech i tak będzie. Poczekasz waść na pismo u pana Oskierki. Usłyszawszy to, pan Oskierko, wyprowadził zaraz Sakowicza. Hetman na pożegnanie ręką mu kiwnął, po czym zwrócił się zaraz do pana Andrzeja. Czemuż tu mówił gorze? O tym schwytanym człeku była mowa. Rzekł, patrząc surowo i bystro w oczy rycerza. Zali nienawiść tak w tobie sumienie zgłuszyła, żeś istotnie nasadził zbuja na księcia? Na najświętszą pannę, której broniłem? Nie, odrzekł Kmicic. Nie przez cudze ręce chciałbym się do jego gardła dobrać. Czemuś mówił gorze. Znasz tego człowieka? Znam, odrzekł, blednąc ze wzruszenia i wściekłości Kmicic. Wyprawiłem go jeszcze ze Lwowa do Taurogów. Książę Bogusław porwał do Taurogów pannę Bilewiczówny. Miłuję tę pannę. Mieliśmy się tam pobrać. Wysłałem tego człeka, aby mi o niej dał wiadomość, w jakim ręku była. Uspokój się, rzekł Hetman. Dałeś mu jakowe listy? Nie, ona by czytać nie chciała. Dlaczego? Bo jej Bogusław powiedział i żem mu się króla porwać ofiarował. Wielkie są powody, Twojej ku niemu nienawiści przyznaję. Tak, wasza dostojność, tak. Czyli książę zna tego człowieka? Zna. To Wachmistrz Soroka. On że mi pomagał do porwania Bogusława. Rozumiem, rzekł Hetman. Czeka go pomsta książęca. Nastała chwila milczenia. Książę w Matni, rzekł po chwili Hetman, może się zgodzić go oddać. Wasza dostojność. Rzekł kmicic. Niech wasza dostojność zatrzyma Sakowicza, a mnie do księcia wyśle Może go wydobędę. Także ci chodzi o niego? Stary żołnierz, stary sługa. Na ręku mnie nosił, siła razem życie mi ratował. Bóg by mnie skarał, gdybym go w takich terminach zaniechał. I kmicic drżeć począł z żalu i niepokoju, a pan rzekł: Nie dziwno mi, że cię żołnierze miłują, bo i ty ich miłujesz. Uczynię, co mogę. Napisze do księcia, że mu kogo chce za tego żołnierza puszczę, który zresztą z rozkazu twego jako niewinny instrumentum działał. Kmicis porwał się za głowę. Co on tam dba o jeńców, nie puści go, by i za trzystu. To i tobie go nie odda, jeszcze na twoje gardło nastąpi. Wasza dostojność za jednego by go oddał. Za Sakowicza. Sakowicza wziąć nie mogę. To poseł. Niech go wasza dostojność zatrzyma, ja z listem do księcia pojadę, może wskóram. Bóg z nim, zemsty zaniecham, byle mi tego żołnierza puścił. Czekaj, rzekł hetman. Sakowicza zatrzymać mogę. Prócz tego napiszę księciu, aby przystał glejt bezimienny. To rzekłszy hetman, zaraz pisać zaczął. W kwadrans później kozak skoczył z listem do Janowa, a pod wieczór wrócił z odpowiedzią Bogusława. Glejt na żądanie posyłam, pisze Bogusław z którym każdy wysłaniec bezpiecznie powróci, lubo dziwno mi to, że wasza dostojność glejtu żądasz, mając u siebie jako zakładnika sługę i przyjaciela mego, pana starostę Ośmiańskiego, dla którego tyle mam afektu, iżbym za niego wszystkich oficerów waszej dostojności wypuścił. Wiadomo też, że posłów nie biją i że nawet dzicy Tatarowie, którymi wasza dostojność moje chrześcijańskie wojsko wojujesz, szanować ich zwykli, za czym bezpieczeństwo wysłańca moim osobistym książęcym słowem poręczają, pisze, się, etc. Tego jeszcze wieczora Kmicic wziął Glejt, dwóch kiemliczów i pojechał. Pan Sakowicz został jako zakładnik w Sokółce.